Cześć wszystkich, witam Was w kolejnym już odcinku serii HSS Podcastu. Jak wiecie, jest to seria, która ma za zadanie przybliżać Wam bardziej merytoryczne aspekty kulturystyki i nie tylko. W związku z tym mamy tutaj gościa, który chyba aktualnie jest postrzegany jako jeden z większych mózgów coachingu polskiego, a przynajmniej przez wielu, wielu zawodników i nie tylko. Także bez dłuższego pierdzielenia, Adam Rębiś, dzień dobry. Dobry wieczór. Wiesz co, Adaś, ostatnio na kanale bodajże Real Progress był dość długi, dwuodcinkowy wywiad z tobą odnośnie tego, co się dzieje aktualnie. Pierwszy raz od powstania kanału prosił mnie Maciej chyba z półtora roku i w ogóle pierwszy raz coś tam nagraliśmy. Widzisz, to znaczy, że cierpliwość popłaca. Coś tam jeszcze się nagra, także wiesz, teraz mam więcej czasu, także nawet jak ty będziesz chciał, jeśli tam w komentarzach coś się, wiesz, wyłoni, także będzie można coś nagrać i za tydzień, za dwa. Jasne, bardzo chętnie. A ja dążyłem do tego, że troszkę wiemy, co się dzieje u ciebie, znamy twoje plany na przyszłość, znamy teraz, wiemy, co się dzieje aktualnie, wiemy, co się będzie działo w najbliższej przyszłości, a ja bym chciał porozmawiać w takim razie dziś mniej o tobie, a bardziej o kwestiach ściśle technicznych. W związku z tym, że idzie zima przede wszystkim, skończył się właśnie ostatni w zasadzie sezon w tym roku, jeżeli chodzi o kwestie startów. Dużo ludzi przygotowuje się do okresu tak zwanego off-seasonu, chociaż teraz to już off-season jest niemodny, mówi się improving season albo nie wiem, jakiś inny season, byle nie off. I teraz to jest blast albo cruise i blast, kurwa, czyli ciągłe przygotowanie cały rok. No właśnie, i teraz jest pytanie do ciebie, będzie jedno właśnie z tych, czy okres off-seasonu to jest blast czy cruise, czy może coś pomiędzy? Znaczy to jest dobre pytanie, no bo okres off-seasonu jest zależny od tego, jak wyglądamy po okresie, kurwa, redukcji. Wiesz, jeden zawodnik, zależnie od kategorii, czy to jest męska sylwetka, czy to jest klasyk, czy to jest kulturystyka, oczywiście nie będziemy używać tak samo środków, w takich samych dawkach, w takim samym natężeniu jedzenia. No wiadomo, że zawodnik męski sylwetki nie potrzebuje pizgać insuliny i tak dalej. Zawodnik klasyka, który bija się w limit, oczywiście, że jest w stanie tylko zrobić formę, wiesz, na dwóch, trzech, czterech środkach bez większego nacisku na to, wiesz, budowanie masy mięśniowej. Więc taki zawodnik po okresie, powiedzmy, redukcji, po zakończonym sezonie, gdzie jest nieeksploatowany, oczywiście jeśli jest przygotowany tak jak trzeba, a nie, kurwa, 1000 kalorii, 3 godziny cardio i pizgania towaru na oko. I jeśli po tym sezonie przygotowania, po sezonie startowym, jego organizm nie jest aż tak wyeksploatowany, czyli tam układ trawienny w miarę jeszcze, powiedzmy, ogarnia, nie było używanych jakichś tam hepatotoksycznych środków dużo albo w ogóle tam jakoś tam niedużo, i nie trzeba się nie wiadomo ile odbudowywać, wtedy jakieś tam, wiesz, możemy sobie robić odbicie w tym czasie, dołożyć sobie typowo anabolicznych środków. Oczywiście warto w tym przypadku, wiesz, zwracać uwagę czy na ciśnienie, czy na mocne, wiesz, odbicie elektrolitów, jeśli chodzi o nerki, bo to jest też bardzo ważne w tym przypadku. A jeśli, tak jak w większości, bardziej grupa kulturystów jest brana pod tą uwagę, gdzie jednak po okresie redukcji, no jednak chłop ważący, kurwa, 100, 110, 120 na scenie, no nie przygotuje się na trzech środkach, to swoją drogą. Jego jelita są eksploatowane, kurwa, dwa razy bardziej niż zawodnika męskiej sylwetki 75 kg, bo to czy to masa jest kilogram węgla więcej, 300, 400, 500 białka, wiadomo, to jednak troszeczkę to dostaje po dupie. No i żeby, wiesz, wnieść taką definicję typowego kulturysty 100+, no to nie zrobi się tego na 30 mg, kurwa, w instrolu, prawda? Więc czasami trzeba wziąć pod uwagę to, jak ten organizm działa po sezonie, jak się czujemy, jak wygląda, wiesz, układ mięśniowo-szkieletowy, czy, kurwa, nie wiem, stawy nam wytrzymują po zbitym estro, czy właśnie, wiesz, bęben jest obciążony jak cholera, i dopiero wziąć pod uwagę, czy to odbicie takie typowo postartowe jest w ogóle warte, żeby, wiesz, ten organizm przeciągać jeszcze, kurwa, kolejną granicę, czy sobie dopiero odpocząć. Tak, przynajmniej ja przynajmniej tak uważam, bo niejednokrotnie się zdarzyło i pewnie sam też się spotkałeś w swoim środowisku, gdzie zawodnik zrobił sobie sezon 3, 4, 5 startów i po sezonie jest, kurwa, odbicie, co uważam w wielu, no może nie w wielu kręgach, ale naprawdę w wielu przypadkach jest dość mocno problematyczne. Masz zbite, kurwa, estro przeważnie. Nawet tak nie na koniec redukcji oczywiście. No nie każdego się dotyczy,
ale nawet niski poziom tkanki tłuszczowej sam upieprzy estro. Tkanka tłuszczowa działa endokrynnie. Im nie jest, im komórki tłuszczowe są mniejsze, im tego tłuszczu jest mniej, to estradiol w organizmie, w ogóle estrogeny w organizmie będą w chuj nisko. To się odbije na mineralizacji kości, na syntezie kolagenu, więc jeśli teraz przy niskim poziomie tkanki tłuszczowej, powiedzmy, nie wiem, to odbije z jedzeniem, kurwa, 5-6 tysięcy kalorii i nagle idziesz, gdzieś estro ci nie odbiło, pizgać siadę po 250 kilo, bo ci się fajnie, wiesz, pompa złapała postartowo, no to jest, znaczy, no, to jest troszeczkę głupio, bo zanim co by się, wiesz, ten, ta maść stawowa znowu odnowi tydzień, dwa, trzy, a ty już pizgasz na pełnej petardzie przysiady, bo jesteś już, wiesz, po zawodach na pruty, waga ci skoczyła ze 100 na 120, kurwa, dwa tygodnie, więc układ sercowo-naczyniowy obciążony, a ty jeszcze sobie jakoś Antoniego dojemy, hormoniku dobijemy, retencja wody, morda fioletowa, więc to niekoniecznie uważam za zdrowe. Parę kilogramów się dołoży, ale wiesz, organizm za to wystawi rachunek. Gwarantuję, kurwa. Czyli dobra, teraz weźmy pod uwagę, że mamy takiego przeciętnego, powiedzmy, ciężkiego zawodnika, powiedzmy 100, 120 kilogramów, 110 uśrednimy w takim razie. Po zawodach przygotowany, powiedzmy, że prawidłowo, bo też no, nie oszukujmy się, czasem te tysiąc parę kalorii i trzy godziny kardio to też jest prawidłowo w niektórych przypadkach. To oczywiście, ale wiesz, to wiesz, zaznaczam, bo wiesz. Uśredniłem pracę niektórych trenerów. No, znaczy to nie jest na pewno metoda, natomiast to jest metoda dla niektórych. To na pewno, no niestety. O, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. No na przykład, albo Big Mike, nie? To też jest przykład człowieka, który jest no, niezwykle genetycznie obdarzony. Niestety nie w tym kierunku, co powinno być. To jest jedyny człowiek, który przygotowuje się, kurwa, na fotosyntezie. No właśnie. I teraz mamy tak. Zawodnika, który jest, powiedzmy, przygotowany tak, jak powinien, czyli dawki nie były windowane kosmicznie, układ trawienny działa względnie prawidłowo, bo też wiadomo, że no warunki są, jakie są przy końcówce redukcji. Gdzieś tam to odwadnianie, ta diureza nie była pędzona mocno na diurach, tylko była robiona z głową, powiedzmy, albo bardzo niskie dawki, albo w ogóle bez użycia diurów. I ten organizm nie jest nadmiernie przemęczony, czyli nie jest to na takiej zasadzie, że ktoś był dojechany do samego końca i wyskoczył na scenę, tylko na przykład zrobił odpowiednio wcześniej formę, odbił sobie troszkę z jedzeniem, przygotował się do tego, żeby zrobić rzeczywiście ten końcowy peak week, powiedzmy, nie robił go też przesadnie, czyli jest generalnie, powiedzmy, że w dobrym względnie tego słowa znaczeniu stanie. I teraz kończymy sezon i jaki miałbyś approach, że tak powiem, na taką osobę? Czy rzeczywiście dołożenie mocniej kalorii i próbowanie wyśrubowania, powiedzmy, przez te 4, 6, 8 tygodni? W takim przypadku, żeby już nie kończyć zdania, w takim przypadku wyłącznie, no skoro organizm jest aż tak niewyeksploatowany, to jest raz, pilnujemy elektrolitów. To jest, kurwa, główna sprawa, bo jesteśmy w tych zawodach mimo niskiej ilości diuretyków. Jeśli odbicie ma się ok, udać, no to nie odbijesz po zawodach 3 kilo. Dobrze o tym wiesz, nie wiesz, nie znam ciebie od strony zawodniczej, ale wątpię, że odbiłeś 3 kilo po zawodach. Zdycha, kurwa, poszła miękko? Nie, bo musi być jasne. Znaczy, no właśnie o tym nawet mówię, nie chodzi o kwestię wody, tylko wiesz, nawet nabicia i ogólnie czystego takiego wypełnienia, nie? Tak, o tym mówię, ale to wszystko odbija się na układzie sercowo-naczyniowym, a to jest w chuj bardzo ważne w tym przypadku, bo wiesz, masz powiedzmy naczynie krwionośne, kurwa, wyobraźmy sobie rurkę i teraz ta rurka z każdej strony jest ściskana retencją wody, kurwa, ilością mięśni dochodzącą tkanką tłuszczową, więc nacisk na naczynia krwionośne się zwiększa, praca serca się zwiększa, ilość wody w obiegu samych płynów się zwiększa, więc stary, w tym przypadku unormowanie wody, lekkiej diurezy. Ja zawsze po zawodach, chłopaki jak u mnie się przygotowują, czy to jest właśnie po zawodach, leci jakaś nawet mała dawka forskoliny, to jest, kurwa, śmieszne pieniądze, ze 2-3 razy dziennie. Może sobie lecieć jakiś żurawit, ewentualnie ukochany apteczny urosept za 20 zł. Ureceptu 2-3 tableteczki dziennie, on kosztuje grosze i sobie nawet lecieć miesiąc po zawodach, żeby to, wiesz, żeby jednak tą diurezę nasilać, no bo jednak nawet po diuretykach, gdzie ten aldosteron odbije po zejściu, czy tam nawet z minimalnych dawek spiro, bo jednak zawsze delikatnie odbije, to ta później absorpcja sodu będzie troszeczkę niestety zawyżona. I tu z racji samych nerek i samego ciśnienia bym tylko uważał. Żadnych leków na ciśnienie, dajmy sobie po zawodach 5, 6, 7 litrów wody, dajmy sobie, kurwa, bolerę do wody, pilnować sobie sól plus minus, a nie tak, żeby, wiesz, jemy na oko, solimy na oko, a summa summarum na koniec dnia wychodzi 35 gramów, kurwa, soli, nie?
no bo to też nie będzie dobre. I zaczynając od tego, dopiero byśmy się skupili, wiesz, na środkach. Wiadomo, jedzenie to jest kwestia indywidualna. Jeden ci odbije, jak mu wyjdziesz z jedzeniem na zero kaloryczne. No i wystarczy, kurwa, jeśli będzie bardzo mocno zagłodzony, żeby mu odbiło kilkaset kilogramów. Drugiemu trzeba, ja zawsze przynajmniej sobie tak to schematycznie, powiedzmy, rozkładam, gdzie dany zawodnik, nie wiem, kończy redukcję na 100 kg, a jego tam, powiedzmy, zero kaloryczne to jest, kurwa, 3,5-4 tysiące, a na koniec redukcji ja 2-2,5. To zawsze staram mu się odbić od tego zera kalorycznego plus 30%. Plus, minus, to jest taki, wiesz, mój, kurwa, no to tak bardziej z własnego doświadczenia, nie, że jakikolwiek badania odpowiadają, tylko kwestia takiej, ci mówię, ja zawodnik ma zero kaloryczne, 3,5 tysiąca kalorii, to staram mu po zawodach od razu dnia na dzień odbić na około 4-4200 i pilnujemy dopiero, wiesz, z tego pułapu, bo uważam, że nie ma sensu odbijać ponad zero, kurwa, do 6 tysięcy kalorii, wiesz, w tydzień po zawodach, no bo nie przełoży się to nijak na kwestię nawet syntezy białek mięśniowych, bo za to odpowiadają, kurwa, inne rzeczy, a nie poziom kaloryczności. Druga sprawa, organizm nie umie liczyć, nie ma zegarka w ręku i kalkulatora, więc czy ty zjesz 20% ponad, czy tam 15% ponad zero swoje kaloryczne, które i tak już organizm takie dostosuje zaraz, wiesz, po zawodach, i czy ty zjesz 50, na sylwetkę nie przełoży się, znaczy na sylwetkę. Na kwestię wzrostu mięśni nie przełoży się to nijak, ale na wzrostu tkanki tłuszczowej oczywiście. Więc tu to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, środki. Ja z własnego doświadczenia i w sumie już takich badań typowo, kurwa, teoretycznych, unikałbym od razu po zawodach wszystkich, kurwa, pochodnych DHT. To jest raz. Oczywiście DHT sobie lubi konkurować z receptorami estrogenowymi, ale to już tam wiemy od zawsze. Z racji od ilości DHT, czy to jest właśnie wino, czy to jest master, czy to jest prima niekoniecznie, choć jest mało agresywna względem receptora, to lubią wypierać to estro. I DHT w dużej dawce, jak niektórzy sobie na odbicie przeciągają masterka. Nie mówimy o dawkach oczywiście, ale jak niektórzy sobie lubią przeciągnąć, żeby aż tak nie złapać wodę, co jest, kurwa, głupie. I tak jest niskie estro. Może się dość mocno odbić znowu na kwestii samej mineralizacji kości, to co gadaliśmy wcześniej przy estro. Druga sprawa, odbije się na IGF-ie, bo IGF jest bardzo mocno zależny od pracy wątroby i właśnie od aromatyzacji i od blokady receptorów. Dlatego chociażby tamoksyfenem upierdala się IGF w podłogę. Dlatego takich rzeczy jak właśnie DHT bym ujebał i skupił się typowo na anabolikach. Test, deka, hormon oczywiście i to taka podstawa może trzech środków. I ewentualnie wtedy co po zawodach możemy sobie skontrolować co 7-10 dni, bo to badanie na estro kosztuje 25 zł. Jak się zachowuje, wiesz, po zawodach u jednego odbije, bo to jest kwestia indywidualna. Nie u każdego niestety tak to działa książkowo, wiesz. No, tobie może po zawodach odbić, kurwa, estro na 40 w miesiąc. No a mamy przykłady, gdzie estro sobie lubił odbić tydzień na 150, nie? Więc to też nie jest, wiesz, nie jest niestety dobre dla naszego organizmu, znowu dla ciśnienia. Im wyższe estro, czy tam poziom angiotensyny upierdolony, tym znowu ciśnienie będzie wyżej, no i wszystko się przełoży na chujowo w sezon. Uwaga, w kwestii tych anabolików, trenbolon niestety trochę zakłamuje wyniki estradiolu, więc jak ktoś sobie przeciągnął na odbicie i bada sobie estro, to może być kiepsko. Szukamy wtedy sobie laboratorium. Masz w Polsce dwa badania dwoma metodami. Właśnie nie znalazłem nigdzie. Jedna metoda to jest elektroimmuno, nie powiem, EC. Jest ECLIA, dokładnie. ECLIA, a drugą masz RIA. ECLIA oczywiście ci przekłamie, więc im więcej będziesz miał trena we krwi, tym będzie wyższy wynik, a metoda RIA pokazuje mniej więcej dokładnie. Tylko bierzmy pod uwagę, że metoda ECLIA i zbada wynik i estro, i ten fałszowany, powiedzmy, estradiol przez dodanie trena. To jest raz. Więc nawet, powiedzmy, lecisz po zawodach tren, skoczy zbadać estro, wynik masz, kurwa, 250 jakiś z kosmosu i zarzucisz sobie tam jakikolwiek inhibitor, tam eksemestan, naribidex czy letrozol, to ten poziom estradiolu może ci lekko spaść. To może być złudne, bo już niektórzy w internecie tak mówili, że trenbolon mieszany jest z rewalorem, co jest, kurwa, głupotą, w chuj.
bo nie istnieje coś takiego, kurwa, w rynku chińskim do sprzedaży. Znaczy istnieje, ale on nikt tego nie sprzedaje, a Revalor to była substancja trenbolon, bodajże acetat z hydroksystradiolem dla krów, żeby bardziej puchły, kurwa, podchodziły wodą, to swoją drogą, tak samo jak te peletki. To było fajne, ale wynik pokazuje po prostu, wiesz, i to zakłamane, i powiedzmy kwestie ciut tego naszego, jako razem, wiesz, całościowy wynik, więc nawet jak się na tym trenie wrzuci jakiś remix, tam z 250 spadnie na 200, to nadal tren zakłamuje wynik. O, tak, dobra. Tak prościej, że było. Teraz kwestie tak, bo schodzimy z dawek DHT, co wiadomo może się wiązać, zwłaszcza po zawodach z odbiciem wody, no bo wiadomo, że ten estro, to estro sobie też podskoczy, do tego dokładamy środki aromatyzujące, więc w jakiś sposób rozumiem, że rozmawiając wcześniej o tym Blast i Cruise, to jest taki, czas odbicia to pewnie nazwałbyś coś na zasadzie takiego semi-blast, nie? Czyli te dawki raczej nie windujemy kosmos, tylko żarcie robi robotę. Tak się domyślam. Dokładnie tak, bo synteza białek mięsiowych na tym poziomie i tak będzie nasilona w chuj, a danie po zawodach, gdzie, nie wiem, kończyłeś redukcję na, nie wiem, przykładowo średniej, kurwa, klasy zawodnik kończył sobie redukcję na 500 mg testosteronu, a mieliśmy nie gadać o dawkach, ale tak plus minus. I ty, jeśli po zawodach odbijesz sobie na gram, no to, kurwa, to nie przełoży się nijak plus skutków ubocznych. Nijak totalnie. Dopiero uważam, że jeśli sobie zrobisz to odbicie 4-6 tygodni po zawodach 8 fajnie i złapieć taki zastój, to dopiero jest to dobry moment, żeby sobie delikatnie zwiększyć. A powiedz mi, inaczej cię to przełoży na więcej skutków ubocznych i to jest warte. A powiedz mi, jak się ma w takim razie, powiedzmy, zawodnik X kończy okres przygotowań na 2 gramach totalnie tygodniowo środków? To jest przykład zupełny, także tutaj nie śmiejmy się ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby nie sugerować. Znaczy nie o to mi chodzi, bo ja zawodników nie przygotowuję na takich dawkach, więc to jest absolutny przykład. Chodzi mi bardziej o takie porównanie, dlatego że część osób boi się czegoś takiego, że jak zejdzie, wiesz, tej ilości na przykład o połowę, to mimo tego, że doda na przykład dość dużo kalorii i tak dalej, że to jest jakby niewystarczający bodziec anaboliczny do tego, żeby rosnąć. Czy twoim zdaniem ma to jakiś sens? Czy uważasz, że jest to wystarczający bodziec do tego, żeby nasilić tą syntezę białek, włącznie z dodaniem jakby dodatniego bilansu energetycznego do tego, żeby budować tą tkankę mięśniową? Uwierz mi, jeśli organizm będzie głodny, to zejście o połowę z towaru, kurwa, robi to nawet lepszą robotę, bo dwa, reakcja histaminowa, która będzie za każdym razem po iniekcjach dużej ilości, wiesz, substancji no, toksycznej do organizmu, czyli oleju, czyli alkoholu benzylowego, benzoensanu, niestety no, nie przełoży się zbytnio na, kurwa, anaboliczność. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, stres oksydacyjny. Fajny mam przykład, kurwa, nie lubię mówić nigdy nazwiskami. Jak kiedyś zmęczony po sezonie swoim ostatnim Mariusz Tomczuk przyszedł do mnie o współpracę, zapytał się. U Mariusza, to było w 2018 roku. Pisałem o tym też. Ktoś tam się nawet czepiał na YouTubie. U Mariusza zjęliśmy dawki o ponad 60%. 60%. I to nie jest żart na potrzeby materiału, no, wiesz, ja nie mogę takich rzeczy udostępniać i nie będę udostępniał oczywiście, bo mam wszystkie, wiesz, maile, wszystkie raporty, bo ja mam u siebie no, taki system, jak klienci z mną pracują, wysyłasz mi maila i wszystkie twoje zdjęcia, twój cały raport jest automatycznie kopiowany w chmurę pod twoim nazwiskiem i wiesz, sobie wskoczę, zawodnik XYZ, 2014 rok, enter i mam każdego maila, którego do mnie napisałeś, nie? I u Mariusza zjęliśmy to chyba 60% względem tego, co się przygotowało w 2018, że tam jakiś robił PCA, jakiś tam NPC, jak wchodziło na Europę i wyszedł, jak zjęliśmy o połowę dosłownie i na wiosnę 2019 wyszedł 6,5 kg cięższy już. Można? Zdrowszy, ciśnienie mniejsze, bez leków na ciśnienie, więcej jedzenia, mniej kardio. Nie mówię, że to jest, wiesz, idealny sposób, tylko po prostu pokazuje, jak organizm działa na pełnych obrotach. Skupić się na syntezie białek mięśniowych, a nie walką, kurwa, ze stanami zapalnymi, jak to powinno współgrać ze sobą. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o środki, mówię o tym wielokrotnie. Dlaczego niektórzy, powiedziałem niektórzy, zawodnicy używają tak mało hormonu, a niektórzy, kurwa, dawki ogromne, bo są zawodnicy za granicą, co lubią sobie 20 plus przypierdolić i to widać po palcach, po nogach, gdzie te stopy wyglądają, kurwa, jak... Widziałeś ostatnio zdjęcie u Kaja Greena tej stopy? Nie. Boże, Jezu, teraz mnie zaciekawiłeś. Poszedł gdzieś na, kurwa, pedikur. O Boże, kurwa, no jak stopa orangutana, nie? Tragedia. Wiesz, no i opuchnięte i tak dalej, ale to swoją drogą. To samo Winkler ostatnio w zawodach, jak były.
to od razu, wiesz, widać, kto nadużywa. A są zawodnicy, którzy tego hormonu wzrostu potrzebują dużo w sezonie. Bardzo dobry przykład jest naszego Roberta Piotkowicza, który w sezonie zawsze używał dwa razy mniej. Sam kiedyś o tym mówił. Ale to swoją drogą. Jeśli twój organizm będzie zmęczony swoją drogą, stany zapalne, rozjebane jelita, rozjebane zęby, złe odżywianie, wątroba dość mocno zniszczona, co jest głównym w sumie aspektem tego po zawodach. I jeśli organizm będzie w takim stanie i ty zaczniesz używać hormonu wzrostu i używając hormonu liczysz, że hormon konwertuje w IGF, żeby sobie ładnie urosnąć, no to kurwa jesteś w błędzie. Dlaczego? Bo organizm konwertując GH do IGF będzie to robił w taki sposób, na tyle, ile tego potrzebuje. Czyli zwiększają poziom IGF, nasiła się hiperplazja. Hiperplazja to jest podział komórek. Mówiąc już tak sobie kurwa nudno naukowo. I jeśli organizm widzi, że ma chujową komórkę A i zwiększając IGF z chujowej komórki A robi się chujowa komórka B, czyli robienie ksero. Bierzesz oryginał, robisz kopię, kopia jest już gorsza od oryginału, nie? I ty robisz kolejną kopię już z kopii. I każda kolejna kopia jest coraz gorsza. Czyli dobra droga też do nowotworzenia, do jakiegoś raczyska i tak dalej. Jeśli organizm widzi, że podawanie hormonu tam zwiększy ci ten poziom IGF-a, że jak się zwiększa, jeśli organizm widzi, że jest coraz gorzej, to tego kurwa IGF-a zwiększać nie będzie. Ta indukcja, ta konwersja, nie? Będzie zależna tylko od tego, jak bardzo jest wyeksploatowany twój organizm. I to jest zajebisty przykład, że niektórzy zawodnicy, którzy odpoczywają sobie po sezonie, znaczy po sezonie, którzy potrafią sobie odpocząć, nie przeforsowują się aż tak, jeśli chodzi o takie okresy typowo w sezon. Oczywiście, kiedy jest kurwa okres tak jak trzeba, to możesz dla mnie pizgać i 5 gram towaru, pod warunkiem, że wiesz, to zdrowotnie się zachowujesz ok. I tu masz fajny przykład, gdzie niektórzy zawodnicy pizgają po 3, 4, 5 jednostek hormonu i mają IGF po 500, niektórzy pizgają po 15, 20 i mają IGF po 250. I to jest zajebisty przykład. To już nie chodzi nawet o jakość hormonu, tylko właśnie kurwa o stan organizmu. Bo sobie organizm sam będzie z GH do IGF tu indukował. Rozjebane zęby, rozjebane jelita, stan zapalny, higiena snu, dodatkowe leki, tamoksifen, kurwa, niektóre leki do zbijania ciśnienia z rodziny tych, kurwa, nie beta-adrenaliny, kurwa, z tych od angiotensyny, co ingerują w układ RA. No już zapomniałem. Blokerów angiotensyny pewnie po prostu, RBA. Powiedzmy, no. To też będą przeszkadzać, jeśli pizgasz cały rok w konwersji. No i przy wątrobie też niektóre za duże dawki niacyny lubią zbić. Tren w sezonie lubi zbić IGF albo dawać fałszywy wynik. Chociaż badanie IGF-a z krwi znowu sobie można w dupę wsadzić. No właśnie miałem się o to pytać, bo czy rozmawiamy o tym obwodowym IGF-ie, czy o IGF-ie mięśniowym, bo ten obwodowy... No właśnie, widzę, że jedyna osoba w internecie, która potrafi coś poczytać. A to nawet ostatnio mnie Łukasz Modzelewski zaczepił na to, o tym w dzienniku moim, bo on tam na Trybolibidnik prowadzę i też właśnie sobie badałem, bo gdzieś tam się bawię z Lantusem, tak testowo dla siebie i w zasadzie to mówił, że większego to sensu nie ma, także tutaj jakby jemu kredyt zawdzięczam w tej materii, zresztą też tam no, czy na dzienniki tam różnych zawodników lubię sobie przejrzeć, także trochę na ten temat ostatnio poczytałem. Znaczy wiesz, ja zawsze jeśli chodzi o kwestię IGF-a łatwego do wykorzystania i to kurwa wiadomo jest w sumie od lat, wiesz, każdy znaczący się trener na świecie ci powie, nie używamy kurwa hormonu 10 razy dziennie, tylko 2-3 razy w większych dawkach. Nie używamy kurwa IGF-LR3, tylko używamy Increlex. Zawodnicy takich kurwa top światowych na redukcji MK od razu odrzucają, ewentualnie na masie, zmniejszając ilość hormonu wzrostu. Dlaczego? Jeśli chodzi o testosteron, mamy coś takiego SHGB, nie? Globulinki, która się łączy z testem, część jest biodostępna, część jest niedostępna. Podobnie jest z czynnikami wzrostu. Nie mamy tylko IGF, ale mamy więcej czynników wzrostu. I są podobne globulinki, które będą czynniki wzrostu dezaktywować. I w tym przypadku, panie kolego, po to lekarze wymyślili, kurwa, Increlex chociażby, krótki IGF, dlatego chociażby duże strzały pojedyncze po treningu hormonu wzrostu zachowają się lepiej niż 10 strzałów po dwie jednostki, jak walił, kurwa, kiedyś ryczpiana.
bo będzie ci kurwa rosło wszystko nie to, co potrzeba. Dlatego IGF, LR3, tym bardziej z tym wiązaniem long range, w sumie tak w obwodzie sobie ciskając 20-30 godzin, kurwa, no nie wiem, czy byłbym w stanie, znaczy, to jest, żeby nie było, nie hejtuję, bo to jest dobry środek. To jest dobry środek, kurwa, w dni na przykład, tak jak już kiedyś o tym pisałem, że sobie można lecieć, nie wiem, poniedziałek, wtorek, GH INSA, masz, kurwa, jakieś gorsze partie, rano przypierdolić 50 lantusa, rano dopierdolić, wiesz, IGF LR3, to jest super sprawa, ale żeby go cisnąć 2, 3, 4, 5 miesięcy i dłużej, no odbije się na pewno na stanie mięśni gładkich, to na 100%, na pewno chrząstki porosną na 100% i to nie ulega wątpliwości. No generalnie. Dlatego, tak. Przepraszam jeszcze, dlatego jeszcze niektóre peptydy, chociaż kurwa u mnie tego się praktycznie nie używa, niektóre peptydy, które lubią sobie, wiesz, podnieść hormon wzrostu nieznacznie chociażby, nieznacznie chociażby, będą lepiej wypadać niż jedna, dwie jednostki hormonu wzrostu dziennie, bo w przypadku hormonu ten pik będzie, wiesz, taki, a to zadziała półtorej godziny i to jest koniec. Dlatego będą w tym przypadku dużo bezpieczniejsze, jeśli chodzi o takie stosowanie anti-aging, chociaż kurwa z apetytem przy GRP i przy innych raczej to anti-aging nie będzie, jako pierdolić pół lodówki. No, wiesz co, tak jak mówię, właśnie dlatego tak ostatnio się dowiadywałem odnośnie tego IGF-u, bo w zasadzie bardzo dużo osób jakby koreluje wartość swojego hormonu wynikiem IGF-u, a wychodzi na to, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu, bo to też trzeba brać pod uwagę, że po pewnym a czasie wiesz, stosowania... Dlaczego? To długotrwałe stosowanie lubi później, powiedzmy, organizm przestać reagować tak jak wcześniej? Jeśli mamy IGF i to ci powie każdy producent i to ci powie, kurwa, każdy farmaceuta dobrze wykształcony, jeśli hormon wzrostu ma, powiedzmy, mniej, nie, to złe słowo, mniej niż pewien procent tam czystości, jeśli nie jest czysty, tak jak, kurwa, farmaceutyczny, i niektóre połączenia, łączenia aminokwasowe, peptydowe tych aminokwasów są, powiedzmy, niepełne, to organizm mimo tego będzie wytwarzać przeciwciała. Przeciwciała przeciw, kurwa, hormonowi wzrostu. Ja kiedyś myślałem kilka lat temu, że to jest bujda. Pewien farmaceuta mnie nakierował i to jest, kurwa, racja. Dlatego albo co jakiś czas możemy sobie zmienić hormon, albo sobie robić po prostu przerwy. I dlatego zamawiając sobie nawet hormon, wyślesz do laboratorium i ci pokażę wynik, kurwa, 8, że jest w środku 15 jednostek butli, a nie 10, ale jest czystość 80, kurwa, 5. To bym nawet za darmo nie wbił, bo i tak to nie ma sensu. Ale pytanie, czy to się przekłada również na ten IGF mięśniowy, czy no nie. To jest tylko na obwodowy? Znaczy, nie będzie skakać w ogóle. Aha, czyli jakby po pewnym czasie przestaje rzeczywiście realnie działać, jeżeli chodzi o kwestię... Znaczy, jeśli w ogóle kupisz taki zanieczyszczony bardziej, wiesz, nieczysty, a jeśli chodzi o normalny hormon, nawet taki dość czysty, czysty, no to sama długość stosowania, dobrze było parę, wiesz, jakąś sobie przerwę zrobić, albo nawet zejść z dawek, puścić sobie właśnie kwestię stymulacji własnej przysadki, czyli schodzić sobie na dwójkę, trójkę dziennie, pre-workout, w tle sobie wrzucasz jakieś MK małe, z rana, które działa 30 godzin, post-workout sobie leczysz jakieś GHRP, które ci jeszcze apetycik rzuci i na spanie. I nie trzeba wcale dużo hormonu używać w tym przypadku, tylko że znowu apetyt upierdoli przy GHRP solidnie i przy MK. Glikemia też lubi przy tych obu się popierdolić, więc to jest miecz obosieczny, nie? Wiesz, z hormonem 15+, jak ktoś dobrze IGF wypierdoli, to też się ciężko poćwiczyć przez ręce, retencję wody, drętwienie, wiesz, ciśnienie nadgarstka. Hormon i jego ilość, to zaraz jeszcze zapytam, bo to jest, myślę, dość też ciekawa kwestia i taka kwestia, która jest no, dość często poruszana, nie? Więc jakby to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to zapytać. Dobra, przejdźmy sobie przez ten okres od okresu startowego, czyli mamy jakby, podsumowując, jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani do okresu odbicia, to odbicie warto jest zrobić, a jeżeli nie, to warto by było odpocząć i ten odpoczynek jakbyś jakby tutaj zaprogramował, że tak powiem. Czyli mamy gościa, który wyszedł z okresu postartowego nie do końca świeży. I co teraz, jak to teraz ugryźć, żeby bilbusy to osocała? Wiesz, na pewno pierwsza kwestia to i tak musimy wyjść z jedzeniem, no bo i to nie ma wyjścia, ale będziemy w deficycie. Na zero kaloryczne, może delikatnie na plus, to swoją drogą.
Druga sprawa to, co już mówiłem w kwestii poprzedniej, elektrolity, układ sercowo-naczyniowy, więc to swoją drogą od razu po starcie patrzymy, znowu estro, żeby nie wypierdoliło mimo tego, że nie wychodzimy z towarem, no to organizm, tak jak ci mówię, kwestia indywidualna. Przygotowałem w 2017 takiego zawodnika, już tam bez nazwisk oczywiście, na dwóch bodajże środkach, to było tak, dwa środki. Test chyba, kurwa, test i w końcówce jakieś tam, wiesz, małe dawki wina, bo to był taki dość świeżak i to wszystko. I nawet nie zbijałem jako specjalne estro, tam było pół tabletki, wiesz, anastrozolu co kurwa 3 dni, na ostatni tydzień pół tabletki co 2 dni i to był maks. I po zawodach, bijąc 300 mg testosteronu co 5 dni, estro mu wyjebało na 180, chłopie, morda fioletowa. Wiesz, organizm w ten sposób się zbronił, że estro przez dłuższy czas było zblokowane, że jakoś sobie musiało to odkuć, nie? Więc tu wracając do tematu źródłowego, na pewno, tak jak mówię, elektrolity, estradiol, oczywiście całe badania i w zależności od tego, kurwa, co nam jest, czy to jest kwestia układu trawiennego, więc zależnie od wyników, chociażby, nie wiem, wątroby, rzucamy to, co nam potrzebne, nie? Coś, co nam pomoże zregenerować tą wątrobę, czy to jest kwestia jelit, idziemy nawet na USG jamy brzusznej, czy brzuch nie jest, czy nie ma żadnych, wiesz, dodatkowych patologii, czy typu właśnie powiększenie trzustki, czy typu powiększenie śledziony, czy właśnie powiększenie wątroby, co często się ostatnio zdarza u zawodników nawet polskich, kurwa, jak słyszę, że ten miał jakieś, kurwa, guzy po starcie, temu wątroba się 10 cm powiększyła na poziomie amatorskim, o czym tu, kurwa, słychać, nie? I szczerze, jeśli chodzi o środki, jeśli masz taki mocno stłamszony organizm, myślę, że więcej jak na podtrzymanie, jakaś mała dawka albo właśnie MK677, albo mała dawka hormonu i sam testosteron, nic więcej. No nie ma sensu, no bo dasz cokolwiek innego, trzeba zreperować te lipidy, prawda? Przeważnie po takich ciężkich startach to HDL to już tam, kurwa, lubi po 10-15 pośmigać. Widziałem zawodników, co mieli nawet jednocyfrowe HDL, więc to już jest też nie za dobrze. Zanim się to odbije, no to troszeczkę czasu minie, nie? MK po zaworach to chyba dla takich osób, które są twarde pod względem utrzymania michy, co? Bo no, dokładnie tak, ale to poniebosieczne. No, że powiem ci, miałem takich, pamiętam, Radek Sutkiewicz kiedyś do mnie dzwonił, że Adaś, to chleb tostowy suchy gniot kromki. Ja taki głodny był. Nie no, ogólnie środek jest rewelacyjny, ale no, kurwa, działanie męczące. Męczące jak cholera. I sama kwestia glikemii też tutaj jest bardzo ważna, bo mimo tego, że jesteśmy delikatnie po zawodach rozbici i nie będziemy trenować 5-6 razy w tygodniu na pełnej piździe z biciem na 15 środkach i powiedzmy idziesz się badać, wiesz, wrzucić jakiekolwiek suplementy, pójść do lekarza, żeby ten organizm doprowadzić na prostą, to jednak zachowanie tej wrażliwości insulinowej w miarę po zawodach też by wypadało, kurwa, na jakimś normalnym poziomie utrzymać, więc to, że wrzucisz po zawodach od razu, wiem, ze 30 mk i się, kurwa, 2 tygodnie rzucisz na żarcie i po 2 tygodniach to odbijesz 15 kilo znowu. To jest takie, kurde, ni w dupę, ni w oko. Właśnie dlatego to jest zawsze gdzieś tam taki powód, dla którego ten odpoczynek po starcie jakoś do mnie nie przemawiał, nie? Więc... No ale to wiesz, kiedyś organizm też powie stop. Nie mówię, ja wiesz, ja nikomu nie każę odpoczywać, kurwa, albo pizgamy cały rok ciężko, ale czasami po starcie, no, nie ma innego wyjścia. To, że za kimś nie przemawia odpoczynek, ale organizm przemawia. Nie czujesz teraz, to kolana odczuję za 2 lata. Jeśli tam, wiesz, przy niskim estro poszło 20 kilo, masy skoczyło i od razu się leciało siady po 250 kilo. To szybko, wiesz, to szybko wychodzi, no i nie ma wyjścia. Organizm wystawia rachunek teraz albo później, no. Są oczywiście pancerne, kurwa, jednostki nie do zajebania, no ale to po prostu genetyka ich oszczędza, nie? A to wiesz, nie w jedną, to w drugą stronę. No, zawsze jest tak, że prędzej czy później wiatr zawieje, czy cię wypchnie do przodu, czy do tyłu, to już jest inna kwestia. Więc... No, dobra, bo tutaj skończyliśmy temat jakby tego wyjścia z okresu startowego. Chciałem jak najmniej rozmawiać o środkach, gadamy głównie o tym. No ale to i tak staram się mówić i tak delikatnie, nie jakieś, kurde... Znaczy, nie chodzi mi absolutnie o to, tylko bardziej mi też chodzi o to, że chciałbym teraz ciebie zapytać o to, jak sobie zaplanować ogólnie taki długotrwały plan na off-season, bo też to jest taka rzecz, która myślę...
Warto by było chyba to zrobić, jakiś taki szkic, plan tego, jak to powinno wyglądać. Wiadomo, że do pewnych kwestii jakby dochodzi się z czasem, czy jakby ja nie lubię czegoś takiego, też bardzo często podopieczni nie ma, że wymagają czegoś takiego, żeby wiedzieć, ile będę na masie, ile będę na redukcji, wiesz, jakby ktoś miał kulę. Wszystko pokaże lustro, nie? No to właśnie o to chodzi, nie? Ale chodzi mi o taki generalny zarys, czyli mniej więcej jakby wyglądał powiedzmy taki 8-12-miesięczny okres, w którym wiesz, że mamy te 8-12 miesięcy na to, żeby się nabudować po okresie startowym i jeszcze do tego wyrobić się z tym, żeby gdzieś tam przygotować się do tych, tak optymalnie do tego, żeby zacząć po tych 8-12 miesiącach redukcję. Czy wiesz co, u mnie w tym przypadku to jest kwestia dość mocno indywidualna, zależnie od zawodnika, bo ja, kurde, u mnie jakoś takie typowe minikaty zresztą z własnego doświadczenia, no i kurde, niewielu trenerów też na świecie tego używa, takich typowo 8-10-tygodniowych. Ja, jak mnie, kurwa, dłużej obserwujesz, wiesz, że u mnie zawodnicy jak robili, to jest, kurwa, moja polska autorska metoda i, kurwa, byłem pierwszy i koniec kropka. Jak chłopaki na przykład robią i jest delikatna, za mocna recencja, no to u mnie są cięcia 7, 10, 12, 15 dniowe, koniec, lecimy dalej. Ewentualnie u jednego takiego zawodnika ciężkiego aktualnie, ostatnio robiliśmy okresy przeplatane typu 8-10 tygodni, nie mówię blast, nawet środków, ale na pewno wiesz, jedzenia i dwa tygodnie to taki typowy cruz, gdzie szło, znaczy cruz, kurwa, znowu, oczywiście ze środków także, ale był to także odpoczynek od jedzenia, bo dosłownie na te 2 tygodnie schodziliśmy z kalorii, kurwa, 60%, kardio na ten moment skakało w górę i środki spadały do samego 3 jednostki hormonu i, kurwa, 300 testa. Po tych 2 tygodniach odpoczynku, 2-3 treningach w tygodniu, znowu 8 tygodni góra. I w ten sposób, jeśli nadmiar kaloryczny w te 8 tygodni nie jest na tyle duży, że cię, wiesz, że cię jakoś tam mocniej podleje, to nie uważam, że trzeba nawet jakichkolwiek, wiesz, minikatów zrobić. Zobacz Maćka Pietrewicza, to jest zajebisty przykład. Maciek przyszedł do mnie w 2019 na wiosnę, ważył 106 kilo. Dzisiaj Maciek, dzisiaj z nim rano rozmawiałem, 135. I nie robimy, i przez 3 lata nie robiliśmy praktycznie żadnych, kurwa, minikatów. Totalnie robiąc to właśnie w sposób typowych takich mocniejszych rotacji. Więc w taki sposób sobie możesz, wiesz, 12 miesięcy przepleść bez żadnego problemu. Znaczy, wiesz, ten... Wiesz co, przepraszam jeszcze, ostatnio jeszcze tam rozmawiałem z Olewagą. Olewaga tak robi z mało sesji od 2 lat. On chyba leci 9 tygodni na wysoki test, 9 tygodni, 1-2 tygodnie nisko, przerwa i znowu. Właśnie, i teraz to jest taka rzecz, która bardzo ludzi bodzie generalnie, bo ludzie generalnie się boją pewnego rodzaju, znaczy to, że boją się schodzić ze środków, to jest jedna rzecz, bo ja to zauważyłem już bardzo mocno. Ludzie się generalnie boją tego. Jest takie dziwne przekonanie, że jak ktoś leci, nie wiem, 2 gramy towaru i zejdzie do grama, to nagle mu mięso zacznie się katabolizować, mimo tego, że nadal jest jakieś 10-krotnie powyżej normy przeciętnego człowieka. Ale generalnie chodzi mi o to, czy rzeczywiście nie ma żadnej obawy w związku z tym, że powiedzmy ktoś jest na wysokich środkach, wysokim jedzeniu przez ten okres 9 tygodni i nagle powiedzmy i jedzenie i dawki schodzą o połowę na ten okres powiedzmy 14 dni. Czy jest jakaś szansa na to, żeby w związku z tym, że to mięso jest świeże, jak to się mówi, w jakiś sposób uszczuplić te zapasy tego nowego mięsa? Bez szans. Komórki mówię. Receptory androgenne niezależnie od dawek, znaczy zależnie od dawek, ale mimo tego, czy jesteś na mniejszych, na większych, to i tak nadal będą się, wiesz, zwiększać ich ilość, to jest raz. Hiperplazja od wysokiego poziomu IGF-a dalej się będzie nasilać. Włókna nie zanikają, tylko się po prostu, kurwa, 2 tygodnie obkurczą bez większej retencji wody i bez glikogenu. To wszystko. Więc nawet jakbyś teraz szedł z bomby i sobie do zera i 2 lata nie robił nic i schudł 30 kilo, to i tak masz przewagę nad takim naturalnym, który, kurwa, nie broni w życiu nic. Bo ty, twój organizm już jest, wiesz, wstępnie już nakręcony, nie? Kevin LeBron przykład, bardzo najlepszy chyba. Jego... Znaczy ten to jest freak genetyczny, ale ten to jest freak genetyczny totalnie. Ja akurat z Kevinem mam bardzo dobry kontakt. I to, czy to, wiesz, na WhatsAppie pogadamy, czy coś, ale no to jest abstrakcja. No to jest, kurwa, mieliśmy wielokrotnie razy, wiesz, okazję zrobić trening. To ja pamiętam, kurwa, jak chłop się dorobił ten comeback.
Czekaj, ten był sam testosteron, sam MK677, mówiąc, że to jest GH, kurwa, in capsules, no tragedia. I chłop 20 kilo, kurwa, wraca nagle w 3 miesiące, nie? 180 na barki tam wyciskał, widziałem. Nie, to jest abstrakcja. To jest abstrakcja genetyk. No ale to jest, wiesz, jeden na milion, nie? Nie, no jasne, wiesz, ja w związku z tym właśnie takiego odbicia odnośnie tych minikatów, bo ja zauważyłem u siebie bardzo, że ludzie się strasznie tego boją, nie? Ogólnie jakieś takie to jest przeświadczenie, wiesz, w ogóle ludzie mają takie przeświadczenie odnośnie metabolizmu, że to jest coś, co działa na minuty. Wiesz, teraz nie zjem, to teraz spalam. Teraz zjem, to teraz rosnę Wiesz, i tak dalej, nie? Wiesz, nie przybierzesz godzinę tkanki tłuszczowej i w godzinę też nie spalisz, więc jakikolwiek, kurwa, cheat meal oczywiście tam jednorazowe czy coś krzywdy nie zrobi, dlatego raz nie dojesz posiłku, to też ci, kurwa, krzywdy nie zrobi, nie? Zauważyłem właśnie, że ta zasada się przestaje działać po okresie postartowym, bo po starcie nagle jest, nie, no to co, po takim deficycie to się nie podleje, nie? Ale no. W innych okresach to jest, nie może być, nie? Dobra, słuchaj, w takim razie, pogadaliśmy o tym, w zasadzie to już nie wiem, czy to pytanie ma sens, żeby je zadawać, bo powiedziałeś, że to jest bardzo zależne od osoby, ale twoja preferencja No, odnośnie... Znaczy, no wiesz, są zawodnicy, którzy są z natury sushi, więc tu w tym przypadku robienie jakichś specjalnych minikatów, ewentualnie przeplatanych okresów takiej mocniejszej intensyfikacji treningowej, środkami tak samo i odpoczynek bez minikatów jest oczywiście na miejscu, a są zawodnicy, u których nawet nie minikaty, takie dłuższe redukcje są naprawdę potrzebne, bo kurwa skóra nawet na off-sezonie czy nawet na scenie jest jak jebany nosorożec. Więc czasami, żeby zachować tą odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej, kurwa, no jest, no ja chociaż nie lubię tego słowa minikat, bo kurwa, no nie używam i staram się tego omijać, to u takich osób wtedy jest po prostu kwestia tego, że masujemy na niewiele wyższej kaloryce niż, kurwa, jego zero kaloryczne. Nie dokładamy jedzenia na siłę, nie używamy insuliny, dbamy o MPS w ogóle w inny sposób, ale to też jest długa historia, no ile, wiesz, ile zawodników, tyle przypadków, a jak widać, kurwa, jeszcze jakoś dobrze mi idzie, no to trochę tych przypadków rozwiązałem. I fajna opcja też na te umowne, że tak powiem, minikaty, to jest, jakie są problemy z apetytem, nie? Jakby to jest taka rzecz oczywista. Oczywiście, albo ewentualnie właśnie ktoś dobrą glikemię, samo GHRP, nic więcej. Znaczy, używa sobie środków, jak używałeś, robi sobie tydzień luzu lekkiego, GHRP, jakąś tam malutką daweczkę, post-workout, na spanie i gwarantuję, że i tak apetyt kurwa będzie. Bo już MK działa 30 parę godzin, więc to już jest obciążające i dla apetytu, dla glikemii jeszcze mocniej, a GHRP półtorej godziny masz pik, to w sumie po treningu idealnie jak znalazł, na spanie, żeby opierdolić 300 węgla na kolację, idealnie jak znalazł. Wiesz co, w takim razie nie wiem, czy to pytanie będzie miało w ogóle sens, bo pewnie nie, ale to jest takie pytanie, które bardzo też dużo osób nurtuje, bo część osób, znaczy ja podejrzewam, że to jest bardziej kwestia tego, że fajnie jest sobie wymówić, że to jest dobry patent na budowanie masy mięśniowej, ale chodzi mi o kwestię utrzymania, wiesz, tkanki tłuszczowej w ryzach kontra takiego full blown off season, jak kiedyś robili, wiesz. Znaczy ja rozumiem to doskonale. To jest dobre pytanie i trzeba znaleźć tutaj też jakiś złoty środek, bo ulanie się w chuj mija się z celem. Dlaczego? Tak jak powiedziałem znowu, wszystkie naczynia krwionośne dostają w pizdę. Druga sprawa, dwa główne hormony, główne. Żadne inne, kurwa, nie są tak ważne jak te dwa, czyli leptyna, to jest pierwszy hormon, czyli hormon sytości, który odpowiada, zapamiętajcie słuchacze, za 90% przemian metabolicznych w naszych organizmie. Leptyna nawet odpowiada za pracę tarczycy, kurwa. To swoją drogą. I adiponektyna. Adiponektyna to jest hormon wytwarzany w adipocytach, czyli komórkach tłuszczowych. Im więcej jest tego smalcu w adipocytach, czyli powiedzmy tam adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, mają zaburzone wytwarzanie, kurwa, adiponektyny. Co się będzie odbijać znowu na sygnalizacji tego, ile mamy zapasów w organizmie, jak szybko nasz metabolizm ma zapierdalać. Więc takie, tak jak mówisz, totalne ulanie się po zawodach i budowanie, powiedzmy tam, na x ilości środków nie ma totalnie sensu. To jest, kurwa, znaczy, no nie ma, no z ile możesz tam zbudować? No zbudujesz, ale tylko będzie później smalec dochodził i tyle, co obciążasz układ, wiesz, kostny, układ sercowo-naczyniowy. Sam wiem ze swojego przykładu, nie?
Na końcu końców tak naprawdę zostaje człowiek w dupie, bo musi to wszystko później wyredukować i prawdopodobnie sama Dokładnie. długotrwała redukcja spowoduje, że to ten nadmiar całej tkanki mięśniowej powiedzmy też zostanie w jakiś sposób uszczuplony. Nie? Dlatego tu potrzeba znaleźć taki złoty środek i uważam, że robienie kurwa takiej niskiej tkanki tłuszczowej na poziomie 8% na off-season nie ma totalnie kurwa sensu. Totalnie. Żaden kurwa zawodnik z zagranicy szanujący się, chyba że genetycznie jest taki suchy, nie trzyma takiej kurwa, nie trzyma takiego fatu. Znaczy ja myślę, że to jest dla większości osób praktycznie niemożliwe tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię robienia realnego progresu, nie? Bo tam wiesz, to, że ktoś trzyma zero kalorycznie i mu się wydaje, że masuje, to jest inna kwestia, nie? Znaczy, wiesz, mówię o realnym zwiększaniu wagi. Ale mówię to, że nawet masuje. Są w Polsce osoby, które wiesz, springami na dupie chodzą na off-sezonie. I to też kurwa nie jest dobre dla organizmu, dlatego trzeba to dobrze wypośrodkować, bo tak jak mówię, i leptyna musi dobrze śmigać, i adiponektyna swoją drogą, bez adiponektyny, znaczy bez adiponektyny, z jej zaburzonym wytwarzaniem, nasz metabolizm i przemiany metaboliczne, czy to mitochondria będą chodzić nie tak, jak kurwa trzeba, i adiponektyna bierze bardzo mocno czynny udział w kierowaniu powiedzmy konwersją do GH do czynnika wzrostu, chociażby do IGF-a, więc to też jest bardzo ważne. Więc za duży poziom tkanki tłuszczowej jest zły, ale za niski tak samo zły, bo przy niskim poziomie tkanki tłuszczowej, a tkanka tłuszczowa działa także endokrynnie, więc będzie tego smalcu za mało, to znowu mamy problem z estrogenami, bez estrogenów, na przykład poziom IGF w wątrobie totalnie low. Lepsze środowisko anaboliczne. Kiedyś ktoś się śmiał, jak Michał Piechoś nagrał, że estrogeny są anaboliczne. Tak, są kurwa anaboliczne i to w chuj. Bez nich kurwa żaden by z nas nie urósł. Mike Arnold o tym pisał taki artykuł, dość obszerny. No, poziom estradiolu musi być kurwa idealny. Oczywiście zależy od jednostki, bo do tego się tyczy poziom progesteronu, który będzie działał tam antagonistycznie, bla, bla. Poziom DHT w organizmie, który będzie wiesz, wybierać z receptora, mówiąc już tak typowo, chamsko-naukowo, ale bez estrogenów, kurwa, no niestety nasz progres dostanie mocno w dupę w tym przypadku. Właśnie środowisko anaboliczne, gdzie tej wody nie masz w mięśniach na tyle, wiesz, na tyle dużo, żeby te składniki odżywcze dostarczać. Pompa mięśniowa to swoją drogą, choć to nie jest wyznacznik wzrostu, aczkolwiek bardziej takiego performance'u treningowego. Dodatkowo mówię, estrogeny odpowiadają za dość mocną transkrypcję i dopaminy i serotoniny, nie? Więc powiedzmy przy za wysokim oczywiście estradiolu będzie śpiący, zamulony, bo serotonina będzie wypierać dopaminę z receptora i odwrotnie. Dlatego estrogen też musi być wypośrodkowany w odpowiednim poziomie, bo estro zbije za nisko i co? Pewnie miałeś nieraz tak na prepie, mimo trena chociażby, że nie mogłeś spać. Albo byłeś nerwowy, niedospany. Przy niskim poziomie tkanki tłuszczowej to jest bardzo normalne i przy niskim estrogenie to jest bardzo normalne, że chodzisz poddenerwowany, niedospany, nawet nie musisz pić kawy i tak jesteś obudzony. Albo przez niski poziom estradiolu, poziom tryptofanu i serotoniny jest tam w podłodze. Ich się przyłącza za dużo katecholamin do tych samych receptorów, czyli adrenalina, noradrenalina, dopamina. Czyli dlatego generalnie w tym przypadku też jest. Tak, dlatego ten poziom tkanki tłuszczowej też jest, kurwa, bardzo chuj, przepraszam, luzgi, w chuj ważny. Ale nie może być w chuju lani, ale prążki na dupie na off-sezonie są niemile widziane także. Dobry przykład właśnie teraz jest Maciek Pietrewicz. Kurwa, 15% całą masę tak sobie trzyma, wiesz, ten poziom tkanki tłuszczowej, 15-16 i kurwa wychodzi pięknie. Na wiosnę, już tam po 2 latach przerwy ponad Maciek chciał sobie wyjść. To mówię ci, na dzisiaj 135, jak tak dalej pójdzie, 140 będzie do stycznia. A ma dopiero 24 lata. No ja tak mówię, ktoś ładnie kiedyś powiedział, nie zbijamy, a kontrolujemy, nie? Bo teraz jest takie określenie, że jak ktoś powie zbijać, to jest do zera, nie? Więc to jest dość istotne. Dokładnie tak. Znaczy wiesz, w końcówce nie mówię, że nie. Zależnie od jednostki, bo długotrwałe stosowanie inhibitorów, może inaczej, rozdzielmy to, że Symex jest po jednej stronie, tam anastrozol formestan, czy tam etrazol po drugiej, bo Symex jest steroidowym, więc jak długotrwałe stosowanie w ogóle może się odbyć na późniejszej konwersji, nie? Ale długotrwałe stosowanie inhibitorów albo w za dużych dawkach przez długi czas może się także odbić nawet na, wiesz, na syntezie kolagenu. Więc ta skóra, mimo że się obkurczy, bo niektórzy trenerzy, tak jak kojarzysz AJ Simsa,
Cement Factory ma na Instagramie. Tak. AJ Sims lubi po 3 tygodnie pizgać 2 tapsele codziennie. I to wcale nie za dużych dawek, serio. Sam byłem zaskoczony tymi jego metodami, no ale warto w ogóle, wiesz, zobaczyć, jak wychodzą u niego zawodnicy spod jego ręki. Nie bez powodu, tam jest Cement Factory, że jest fat free, kurwa, zawsze. I są chłopaki docięci. To przez wpływ na kolagen? Tak, bo skóra się dość mocno obkurcza. O, widzisz. No i niestety tak to działa, że chłop na przykład daje 3 tygodnie przed zawodami już 10 litrów wody. Żeby nasilić chamską diurezę. Tak, nawet bez diuretyków, ale wiesz, jakieś ziółka, typu właśnie forskolina, witamina C, szparagi lecą kilka razy dziennie i 10 litrów wody na 3 tygodnie zawodów. No kurwa, kto to wytrzyma? No chyba, i ja pamiętam... Chyba, że masz ten liść całaty, faktycznie. No ale to wiesz, samo obkurczanie skóry i właśnie przez kolagen, to swoją drogą, ta skóra wychodzi dość mocno cienka, tylko przez długotrwałe znowu stosowanie inhibitorów, tak jak chociażby eksemestanu, który jest steroidowy, bo tak jak mówiłem, po drugiej stronie mamy iletrozol czy tam anastrozol, który jest niesteroidowy. I w przypadku iletrozolu, anastrozolu, to jest dość łatwo może ci odbić, nie? Ale one są dość mocno, nieobojętne dla IGF-a. Eksemestan, czyli Symex, będzie dla IGF-a bardziej obojętny, ale z racji, że jest to inhibitor steroidowy, to jego zbyt mocne, za długie nadużywanie może mieć później długotrwały wpływ na aktywność aromatazy, nie? Więc jeśli będziesz przepierdalał znowu za długo tymi inhibitorami, tak jak adamoniski mestro, to później może być problem z odbijaniem albo z konwersją do IGF-a znowu. Dlatego raz w życiu po zawodach ktoś się musi, kurwa, ulać. Chociaż raz w życiu dopuścić, żeby ten organizm, wiesz, wrócił do właściwych obrotów. Zejść, kurwa, z tych inhibitorów do zera, nie wiem, rzucić sobie coś innego, co lubi sobie zbić estrogen podczas masy, ale to już takie rybisiowe tajniki. Miałem spytać, ale w takim razie to najwyżej tam podrzucę konto na dole i numer telefonu, to tam jak będziecie zainteresowani, to możecie śmiało atakować. Powiedz mi, bo to jest taka dość kontrowersyjna kwestia, część osób uważa, że wcale windowanie białka nie ma większego wpływu na kwestię podbicia syntezy białek mięśniowych. Inni uważają, że zwiększenie białka nawet może nie przez kwestię nasycenia syntezy białek, ale w jakiś sposób wpływa na to, że sylwetka jest pełniejsza, gęstsza, że mają więcej siły, lepiej się regenerują i tak dalej. Jakie byłyby twoje rekomendacje, jeżeli chodzi o kwestię białka? Odpowiedź jest trzy razy tak, czyli ogólnie mówimy, że tam nie ma sensu stosować, czy mówimy, kurwa, no bo tu mówią badania i to nie ma tak, że badania są złe i dobre. Badania są, kurwa, jednoznaczne w ten sposób i czasami jak się my myślimy na jakiś temat, że nam coś wyszło inaczej niż jest z badania, to nie wyszło inaczej, tylko po prostu my doszliśmy do tego samego wniosku inną drogą, może na tej zasadzie, więc ty mi powiesz, że tobie IGF skacze od czegoś, ale badania mówią inaczej, tylko po prostu ty doszedłeś, wiesz, o co mi chodzi, do tego inną drogą, ale to swoją drogą. I mówią o samym białku. Większość badań, metaanalizy mówią, że optymalnie jest tam stosować na redukcji tam x, y liczbę, tam 2,4 grama na kilogram masy ciała. Na masie tą ilość można zmniejszyć do 1,8,2,2, tam mówię plus, plus w przybliżeniu, nie? I że to jest optymalne. Czyli o co my mamy na myśli, mówiąc optymalne? To, że organizm w syntezie białek mięśniowych działa optymalnie względem dawki przyjętej bez skutków ubocznych. Czyli powiedzmy bez nadmiernego wydzielania kreatyniny, bez nadmiernej ilości mocznika na tej zasadzie. Są badania, które mówią, do tam są na ilości 3,3 grama do 4 gramów na kilogram masy ciała i synteza białek mięśniowych wypadała w tym przypadku dużo lepiej. Bilans tlenku azotu w organizmie też wypadał dużo lepiej, ale już nie było to optymalne względem zdrowia, dlatego że wiesz, mogliśmy w moczu już znaleźć znaczące ilości czy kreatyniny właśnie, czy mocznika, czy substratów rozpadu białka. No i badacze ogarniają, tłumaczą to w ten sposób, że takie spożywanie względem skutków ubocznych nie jest optymalne, bo możemy jeść mniej, a rosnąć prawie tak samo. Jak ja uważam, u kulturystów ta synteza białek mięśniowych jest oczywiście dużo, dużo większa. No i ja bez obaw stosuję u chłopaków do 4 gramów na kilogram masy ciała, jeśli to ma podnieść syntezę białek mięśniowych o kurwa 10% względem dawkowania optymalnego, no to biorę to. Dodatkowo kwestia bilansu azotowego. Bilans azotowy, no to jest, wiesz, kwestia aminokwasów, które będą wpływać na
kurwa, na produkcję tlenku azotu w organizmie, na, wiesz, na, jej, na jego poziom. Tlenek azotu to wiadomo. Rozszerzanie naczyń krwionośnych, mniejsza lepkość tych naczyń, mniejsza agregacja płytek krwi, gdzie te, wiesz, naczynia krwionośne się do siebie nie kleją, lepsza pompa mięśniowa, lepsze doprowadzenie substancji odżywczych do, kurwa, mięśni. Więc skoro większa ilość białka mi to daje, czemu nie? Kolejna sprawa. Białko ma wysoki indeks sytości. Skoro, kurwa, mogę na redukcji jeść więcej białka, utrzymać więcej mięsa i po większej ilości białka jestem mniej głodny niż po węglowodanach, no to, kurwa, zostawiam więcej białka na redukcji. Kurwa, same profity, nie? A to, że będziemy wytwarzać więcej mocznika kreatyniny, musimy zadbać o nerki, to się, kurwa, skupmy na profilaktyce. Lekkie środki moczopędne, enzymy trawienne, kurwa, spora ilość wody, dbajmy o te nerki także, nie? Cystony jakieś sobie w tle musi lecieć. No właśnie, miałem się ciebie zapytać, co z kwestią mocznika i tej kreatyniny właśnie w takim przypadku. Znaczy, kurwa, przez tyle lat pracy trenerskiej jakoś nie spotkałem się z jakimiś znacząco wysokimi wynikami. Wysokimi, wiesz, wynikami. Tak jak ci mówię, nasilić dobrze diurezę, dbać o mikrofiltrację nerek, nie odwadniać się, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ewentualnie jakieś boostery, no, na spanie dodatkowo. Parę rzeczy by się ogarnęło. Dodatkowo możemy tutaj sobie dorzucić może z leków na ciśnienie. Kurwa, telmisartan byłby naprawdę bardzo dobry. Telmisartan lubi sobie zadbać i o lipidy, o ciśnienie, ale to naprawdę w malutkiej dawce. On jest tam z tej grupy, kurwa, jak to było? Herba. Tak, RB, dokładnie. Angiotensin receptor blocker. Tak, tak, to jest git, ale ja oczywiście wolałbym coś z leków, z tych beta-adrenolityków. No to beta-adrenolityki to są nebivolol, dobrze mówię, nebivolol, te co się na olol wszystkie kończą. To są fajne substancje, dlatego że rozszerzają naczynia, a nie bezpośrednio działają na poziom reniny, angiotensyny czy aldosteronu. Mogą się troszeczkę odbić oczywiście tam, wiesz, na wzroście IGF-a znowu, ale jeśli chodzi o samą, wiesz, kardiovaskular, kurwa, kondycje są rewelacyjne. Libido, pompa mięśniowa, no i ciśnienie właśnie zbijają w ten sposób, nie? Że lepiej reagujesz na mniejszą ilość tlenku azotu niż normalnie. A jak to jest z stosowaniem AKG, jeżeli chodzi o kwestię ogarniania ciśnienia i ewentualnie jakie dawki, w jakich porach? Kurwa, mój autorski pomysł chyba z 2014. A teraz wszyscy używają AKG na spanie, kurwa. Właśnie stosowałbyś tylko na spanie, bo wiesz co, ja przemaglowałem trochę tych badań naukowych i tam generalnie zdania są dość podzielone. Generalnie uściśla się, że w granicach 30 gramów dziennie to jest taka dawka, która ma gdzieś tam, może mieć przynajmniej realny wpływ na kwestię rozszerzenia naczyń krwionośnych. Jak to jest u ciebie, jeżeli chodzi o kwestię praktyki? Jeśli by nie miało jakiekolwiek znaczenia dawki mniej niż 30 gram, to byś nie czuł pompy na treningu po 5. Pytanie, na ile to jest długotrwałe, nie? Znaczy, no, kwestia dłuższego działania arginy jest przedłużone, działanie arginy jest przedłużone tym, że do arginy dodane jest alfa-ketoglutaran, jeśli chodzi o AKG. Sama arginina działa godzinę, półtorej do dwóch i się rozkłada. A AKG to jest arginina z dodatkiem alfa-ketoglutaranu, który rozkłada działanie AKG do 4-5 godzin. Więc w sumie jak zajmiesz o 12, to sobie ciśnienie lubi zbić. Dodatkowo niejednokrotnie u swoich chłopaków próbowałem. Nie masz problemu z ciśnieniem, to raczej może nie zauważysz jakiejś różnicy, aczkolwiek zwiększone wydzielanie mocznika będzie za swoją drogą. Mocz rano śmierdzi jak cholera, lepiej się wysypiasz przez rozszerzenie naczyń, ale jeśli miałbyś kogoś z problemami na ciśnienie, niech sobie sypnie 5-6 na spanie. Myślę, że stanowczo wystarczy. 30 gram, ja wiem, że badanie badaniem, no ale no kurwa, praktyka też robi swoje tutaj w tym przypadku. No i mówię ci, jeśli by tak było, że nie zbija ciśnienia, że nie, wiesz, poniżej 30 gram nie ma większego sensu stosowania, naprawdę byś nie począł pompy na siłowni. Okay, no a nawet jeśli chodzi o samo ciśnienie, zmniejszona agregacja płytek krwi, rozluźnienie tkanek, rozluźnienie ścianek naczyń właśnie przez zwiększenie tlenku azotu w organizmie. Też tyle wystarczy, że ta krzepliwość jest dużo mniejsza oczywiście, nie? Okay. No i mniejsze dawki to mniejsze znowu martwienie o mocznik, nie? Dokładnie.
Okej, okay, dobra. Powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię podejścia do periodyzacji treningu, to jakby bardzo ogólnikowo, bo ja wiem, że ty się przede wszystkim zajmujesz sprawami technicznymi, nie treningowymi, natomiast... Treningi też piszę, żeby nie było, że się nie znam, tylko ja mam kurwa awers do treningu, bo mnie ludzie wkurwiają, jak się nie słuchają. Mam po prostu wkurwa jak 150, bo lubię się na treningiem skupić, wiesz, rozpisać trening dość mocno szczegółowy i widzę, robisz komuś programowanie treningowe, kurwa, na 8 tygodni. Przepraszam, te bluzgi pewnie w komentarzach tam się posypie, że rębić za bluzga 60 razy na materiał, Niech no ale piszą wiesz, robisz komuś komentarze, to. zawsze to jest zasięg. Ale wiesz, robisz komuś periodyzację treningową i jeszcze na przykład przeliczysz mu ciężar. Dobra, zrób mi pierwszy tydzień, wyślij mi wszystkie ciężary, jak robiłeś w tym ćwiczeniu i tym. I później przeliczasz ewentualnie procentowo. Okej, w tym tygodniu zrób, wiem, tak jak Paweł Głoski wpisuje na przykład skalę RPI, czyli zrób okej na 8 reps z zapasem na 2-3. Okej, git. I ty widzisz typa, że po pierwszym treningu na story, kurwa, dzisiaj miałem dobry dzień, zrobiłem sobie dwa ćwiczenia gratis, zamiast 8 porobiłem po 15, no i na chuj to pisać trening. No ja od razu mam awers takiego klienta, aż mi się kurwa nie chce. Znaczy ja I wiem, o czym mówisz. jeśli chodzi o samą periodyzację treningową, mówimy o okresie off sezonu czy ogólnie? Off-season. Dzisiaj gadamy głównie o off-seasonie. To jest dla mnie jakby temat priorytetowy. Chciałbym, żeby to było tak podzielone na być może dwa odcinki. Byłoby fajnie. Znaczy w tym przypadku ja na pewno mam awers w sumie i nie tylko ja i kurwa są top trenerów na świecie. Mało kto kurwa widzę używa w ogóle push-pull legsa, więc takich typowo treningów ABC czy wiesz upper body, lower body kurwa nie uskuteczniam, bo jest to pompowanie zbyt wielu partii powiedzmy na jednym treningu. Lepiej dobrze przetrenować, dobrze uszkodzić daną partię i dać ci później odpowiedni bodziec do odpoczynku, czyli wiesz, odpowiednią ilość białek, żeby zainicjować syntezę, wiesz, białek mięśniowych oczywiście, dajmy im odpoczynek, a nie tak kurwa, robisz na jednym treningu klatkę, kurwa, barki, czwórki, co tam jeszcze do tego, kurwa, biceps, wiesz, czy tam jak to w puszu tam wychodzi czasami, to troszeczkę się mija z celem, bo ta krew zostaje, wiesz, po całym organizmie. Niesiona tu i tu, że tak powiem. Paweł Głoski mógłby się na ten temat dobrze wypowiedzieć, ale Paweł, tak samo jak wiem z własnego doświadczenia, też nie bardzo push-pull legsów trawi. Dlatego ja zawsze zalecam solidny split albo typowo, wiesz, podział pod duże, małe partie, gdzie możemy się skupić, tak jak nawet używając niektórych środków. Robisz, kurwa, plecy, masz priorytet na plecy, dołóżmy w ten dzień gratis, okołotreningowo. Coś, to ci wepchnie więcej cukru w mięśnie, daj sobie jakąś insę, daj sobie jakieś L3 idealnie, ale tak to wiesz, robienie pusha, co ci rozpierdoli na pięć partii, tak ciężko się będzie się na czymkolwiek skupić. Więc lepiej solidny split, na którym się skupisz, wiesz, 100%, aniżeli tak wszystko po trochu. Znaczy, ja właśnie lubię bardzo rozmawiać z ludźmi, bo ja oczywiście tam mam troszeczkę inne zdanie na ten temat i generalnie ja na przykład tych skali RPI, generalnie programowania treningowego uważam, że nie do końca to jest dobre, jeżeli chodzi o kwestie kulturystyki i treningu takiego kulturystycznego, natomiast to jest jakby moje Ale to podejście, we ale wszystko, ale fajnie by było w w każdym ogóle, treningu o to chodzi. W czy wiesz, każdym treningu o to chodzi, o progresywne przeciążenie, o nic innego. dokładnie. Czy wiesz, w ogóle to jest, prawda jest taka, jakbyśmy się pewnie usiedli i pogadali chwilę, to byśmy doszli do wniosku, że jeżeli chodzi zwłaszcza o kwestię off-seasonu, to nie ma większego znaczenia, nie? W sensie, dopóki idziesz do przodu, to nie do końca jest to istotne, w jaki sposób, nie? Znaczy, Więc... z jednej strony tak, z drugiej strony tak. Z drugiej strony sama kwestia, wiesz, układu nerwowego i odbijesz po sezonie dobry, kurwa, naprawdę podejdziesz pod maksy, progresując przez 3-4 tygodnie i co dalej? Właśnie tu się... Ciało będzie miało, ciało będzie miało bo właśnie, bo z jednej strony robisz to na czuja, ale z drugiej strony dobrze było nadal mieć coś zaplanowane, nawet nie ciężary, ale nawet, kurwa, kwestie, nie musisz mieć ciężarów zaplanowanych, nie musisz mieć, kurwa, serii zaplanowanych, ale nawet na kartce sobie rozpisać raz na 6-8 tygodni kwestię samej, abstrahując już od treningu, może być i push-pull legs, czy może być co innego, ale żebyś miał zaplanowane, że w danym tygodniu jest więcej poprzedniego. Można to robić na czuja, tylko na czuja, kurwa, to nigdy nie wychodzi. I Plus, dla mi, osób. plus, zawsze plus minus. Znaczy, generalnie kwestia autoregulacji jest bardzo dobra, jeżeli ktoś nie jest
pojebany, jednym słowem mówiąc, bo większość osób nie będzie w stanie znaleźć tego momentu, w którym pasowałoby zrobić jakiś odpoczynek, czy deload, czy jak to zwał, tylko będzie brnąć do przodu aż do momentu, w którym się trafi na ścianę, więc jakby ja jestem tutaj dobrym też przykładem, bo nieraz się już na tym łapałem i teraz zdecydowanie programuję sobie plan na tyle, żeby wiedzieć mniej więcej przynajmniej, w którym tygodniu gdzieś powinien wypaść ten okres takich treningów lżejszych. No i to na tym się kończy jakby większość, jeżeli chodzi o kwestie programowania. Nie można programować. Nie można progresować bez przerwy, chyba że się kurwa Ronnie Colemanem. Zrobisz 6-8 tygodni, nie musisz tego rozpisywać na kartce nie wiadomo jak, ale zapisz. O dobra, w tym tygodniu walnąłem tyle i tyle i tyle, tu miałem kurwa na styk, tu miałem zapasem, dobra, sobie tam dopierdolę. Tu, jak miałem kurwa na styk, to może nie będę dopierdalał ciężaru, postaram się zrobić tyle samo albo dołożyć kurwa powtórzenie. Idealnie. Ale wiesz, robienie takiego na czuja, wiesz, to nie musi być plan treningowy, tak jak niektórzy trenerzy robią. Mamy w Polsce naprawdę dobrych trenerów, jeśli chodzi o trening, czy to Pawła, czy to Czerwa, czy Jusiela. Mamy naprawdę kilku bardzo fajnych, czy Radek bardzo fajnie potrafi to wytłumaczyć. To programowanie treningowe takie typowo pod ciężar jest za nudne, bo byś się kurwa zanudził, gdzie w pierwszym tygodniu wiesz, zrób Olszewski na klatkę, dzisiaj 10 reps po 100 kilo. Dobra, wysyłasz mi kurwa cały plan, no i na 6-8 tygodni ci programuję po 2,5 tu procentowo, to byś się zesrał do 8 tygodnia z nudów. Nie możesz miał zapasy, no to skala RPI, dla mnie dlatego skala RPI jest tutaj dość bardziej optymalna i nawet nie musisz się jej trzymać w 100%, ale mieć w zanadrzu, nawet sobie zaznaczać w kalendarzu czy tam w notesie, jeśli prowadzisz, jak przebiegł dzisiejszy trening i jakbyś chciał go zrobić plus minus za tydzień i sobie nawet wstecz oznaczać skalę RPI. Okej, to dla mnie było na jedno powtórzenie z zapasem, to może na następnym treningu zrobię kurwa na 9, może na 8, może dam radę, nie? Coś ten deseń. Nie mówię, że ma sobie planować do przodu, ale mieć wstępny zarys, na ile coś da się radę zrobić. To jest powód, dla którego ja zawsze śmigam z zeszytem i uważam, że generalnie to jest dla mnie magiczne. Ja to już gadałem, to mnie zapraszałem Arka Czerwa właśnie odnośnie kwestii programowania treningu i tak gadaliśmy o tym, że to jest magiczna sfera trening, bo jeżeli chodzi o kwestię diety, wszyscy mają wszystko wyliczone. Ilość białek, tłuszczy, węglowodanów, kalorii, wszystko jest, wiesz, tip-top dopięte. Jeżeli chodzi o trening, to on przychodzi, a to co zrobię dzisiaj, nie? No, dlatego mówię, nawet rozpisując komuś, proszę robić deload i rozpisujesz komuś kurwa trening i pierwszy tydzień bloku treningowego, to o czym wspomniałem kilka minut temu, piszesz komuś, dobra, pierwszy tydzień luźnie, drugi to dokładamy i on pierwszego tygodnia już kurwa robi maksy. No to jaki ma sens w ogóle prowadzenie całego bloku przez 8 tygodni, skoro już maksy wyśrubował pierwszego tygodnia? Dobra. Ja myślę, że to jest temat, na którym moglibyśmy jeszcze porozmawiać bardzo długo, natomiast nie ma co się oszukiwać, że... Ja treningowo się nie będę rozwodził akurat. No, to jest trening rzeka i to jest też ciężka sprawa, jeżeli chodzi o właśnie prowadzenie ludzi, zwłaszcza online, bo niestety, wiesz, mimo tego, że większość z nas działa gdzieś tam na WhatsAppach, prosi o wysłanie tych filmów i tak dalej, to są, wiesz, tak szczątkowe informacje odnośnie treningu ludzi. Zresztą ja to widzę po swoich klientach, jak do mnie przyjeżdżają i robimy razem trening i się okazuje, że... No inaczej sobie to wyobrażałem, nie? Jakby piszą ja też wróciłem na siłownię, żeby nie było po kurwa 3,5 roku. No wiem, chwaliłeś się wczoraj, także tutaj bardzo dobrze. Zresztą tam Maćka też na kanale gdzieś tam wspominałeś, że jest comeback, już tam nawet ci wyliczał kwestię progresu, także... Nie, no już by wypadało, że biznes porozwijany, dzieci rosną, mam trochę więcej czasu, zdrowia i mogę już z powodzeniem używać testosteron, bo kto myśleli dłużej, to kurwa wie, że nie mogłem, a ja muszę używać niestety. A nie mogę używać, bo nawet na aptecze środki, które ma alkohol benzylowy, mam uczulenie, no, padaczki normalne są na poumadrenie. Nie, że mam zaczerwienienie na dupie, tylko po prostu podłoga. Czyli 2K22 RMB 2.0. Nie, no bez przesady, ale po prostu zdrowiej, żeby się czuć. Nie, no jasne. Ja się tutaj śmieję, ale wiesz, no to jest też istotna kwestia, że człowiek, znaczy ty jesteś młody, nie? Ale wiecznie nie będziesz, więc... Chyba nawet nie, młodszy ode mnie, nie, niemożliwe. Jaki który to jest rocznik? 92. A to nie, to starszy, 2 lata. No widzisz, kurwa, stara dupa. No. A to nie, co tam mamy jeszcze z pytań? Jedną nogą w grobie. Wiesz co, to jest myślę, że bardzo ważne pytanie, jeżeli chodzi o kwestię rekomendacji twoich odnośnie odnowy biologicznej po treningu. To jest myślę chyba najbardziej zaniedbywany temat, jeżeli chodzi o kwestię
off-seasonu chyba zwłaszcza, bo to jest taki moment, w którym wszyscy są pospinani, wszyscy mają poskasane zakresy, nikt się nie może schylić, zawiązać buta. I jakbyś to widział od strony kwestii, wiesz, no wiadomo, że fizjoterapeutą nie jesteś, więc to nie będę cię pytał o to, jak wygląda, nie, praca na tkankach i tak dalej, bo to nie ma większego sensu, ale ogólnie, jeżeli chodzi o twoich zawodników, co polecasz, żeby się trzymać w kupie? Wiesz co, jeśli chodzi o samą kwestię już techniki treningowej, no to omijamy. Skup, powiedzmy o tym, że zawodnicy jakimś X stażem potrafią trenować, okej. Okay. Ale bardzo ważne jest w tym przypadku, nawet kurwa raz w tygodniu zrobić sobie takie typowo kurwa trening, może nie typowo trening, ale nawet jakieś takie typowo, wiesz, ćwiczenia rozciągające i zwiększające twoją mobilność, bo niestety, wiesz, wykonywanie klatki na ruchy po 30 cm, czy kurwa barki podnosząc ręce o 20 cm, to się mija celem. Rozciąganie i stretching jest bardzo ważne, no bo, wiesz, trenując rozciągasz, uszkadzasz włókna mięśniowe, ale rozciąganie tych powięzi, testowanie przyczepów, to jest to testowanie, rozciąganie tych przyczepów też jest bardzo ważne w tym przypadku. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o taką aktywność typowo potreningowo-regeneracyjną, sauna, okej, okay, bardzo okej, okay, ale nie po treningu. Broń Boże, po treningu organizm dąży, wiesz, do schłodzenia się, czeka na wodę, elektrolity i tak dalej, i dając saunę od razu po treningu, jest to bardzo głupi pomysł. W dzień wolno od treningu ewentualnie aktywujesz transportery glukozy, czy tam, wiesz, TNF-alfa, czynniki takie typowo przeciwzapalne, nie? Prozdrowotne, więc sauna okej. Okay. Kriogeniczna komora, typu jakieś morsowanie, też bardzo okej. Okay. Co do samej reszty, jeśli są jakieś typowo, kurwa, jak to nazwać, patologie mechaniczne, ktoś jest krzywy tu, krzywa noga, dzisiaj u wielu zawodników to widać, co mnie troszeczkę kuje w oko, że możesz coś bardzo łatwo naprawić, bo możesz, kurwa, a wydajesz dwa razy tyle na towar, niż pójście do fizjo czy do ortopedy. Oczywiście bez nazwisk, ja widzę niektórych zawodników, na przykład gdzie tam jeden, drugi pracował ze mną, to widać, a są zawodnicy, wiesz, na rynku Polski, wiesz, ja też obserwuję innych, no to normalnie, no na zawodę i widzę zawodnika X, czy tam na Instagramie, gdzie kręgosłup jest, kurwa, wygięty jak chiński S. No i widzisz typa, że, kurwa, kuśtyka na jedną nogę. No i co mu może być, skoro kręgosłup wyjebany jest, no jedna noga krótsza od drugiej. Nie pójdzie do ortopedy. Ortopeda bym mu, kurwa, zrobił wkładki do butów za 150 zł, jedna mniejsza, druga większa. Nogi już się, wiesz, wyprostują, miednica się mniej więcej wyprostuje, ten kręgosłup jest mniej krzywy, no nie, no ale trzeba hormon kupić, bo na ortopedę szkoda. To samo często się trafia z przodopochylonej miednicy, czy wiesz, jakiekolwiek kurwa krzywienie miednicy. Albo w tą stronę, brzuch od razu pyk do przodu, bardzo prosto idzie to ogarnąć, czy to nawet właśnie pracą nad mięśniami, wiesz, nad mięśniami głębokimi, znaczy bardzo łatwo, to też jest złe słowo. No ale trzeba nad tym pracować, żeby jakkolwiek to poprawić. Czy nawet praca tego biodra, wzorce, kurwa, ruchowe. Tylko, no wiadomo, hormon, kurwa, droższy od ortopedy. No i na to trzeba odłożyć. Więc o takie rzeczy, kurwa, bardziej niż podstawowe, i o takich rzeczach się zapomina. I tutaj zawsze, jeśli widzę u kogoś, u zawodnika X, Y, Z, okej, stary, bo jesteś przykurczony, jesteś jakiś krzywy, do fizjo to raz, dwa, czy do ortopedy, no bo to są wydatki naprawdę śmieszne. To nie jest, kurwa, wydatek, nie wiadomo, 50 zł. Idziesz wkładki do butów sobie zrobić za 150 zł, odlew robi sobie 10 odlewów do każdych butów i gotowe. Wiesz, ja to zauważyłem dopiero wtedy, jak sam zacząłem dwa razy w tygodniu chodzić na masaże regularnie, nie? I jak się zmieniła się jakość treningów, jak zmieniła się w ogóle kwestia nawet takiej, no nie wiem, czy można to nazwać regeneracją, bo to tak ocenić jest naprawdę ciężko, ale takiej świeżości w ciągu dnia, nie? W sensie, że wiesz, no kurwa, skierujesz się po tego buta i go zakładasz, nie? On cię porozbija, samo wiesz, nacisk to ruszy limfę, czy niektóre naczynia krwionośne, które są mniej zawsze obciążone, więc ten dopływ krwi do mięśni będzie dużo lepszy. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o to wzorce ruchowe i taką tą, te patologie, jeśli chodzi o anatomiczne. Niektórzy zawodnicy, wiesz, całe życie, bo się kurwa grabili w szkole, idziesz na siłownię, prujesz wszystko na klatkę z barków, z tricepsa, no i klatka później wychodzi przykurczona. Zamiast się skupić na tym, okej, okay, idę do fizjo, niech mi powie, czy u mnie jest kurwa coś nie tak, czy ja mam obojczyk kurwa jakiś krzywy, czy ja wszystko ściągam na barki, czy muszę potrenować tę technikę. I później mamy zawodników, gdzie są kurwa barki jak kule, a tu jest kurwa, wiesz, płaska trzynastka, nie? I właśnie w ten sposób wypadałoby się przejść kilka razy w życiu do dobrego właśnie, wiesz, fizjo, zobaczyć co i jak i dopiero sobie ułożyć plan treningowy pod to i zacząć trenować z głową, nie? Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne,
żeby później nie wyglądać, że mam duże czwórki, mam duże barki na plecach, na klacie i kurwa na dwójkę wyglądam jak dał. To jest też jestem zawodnikiem w 100%, bo kurwa z tylu się składam. I to jest też problem taki, że często ludzie właśnie mają, wiesz, dysproporcje gdzieś tam w sylwetce i na przykład, nie wiem, powód, dla którego dwójka nie rośnie, nie? A prosisz typa, dotknij palców u stóp, a chłop się zatrzymuje w okolicach kolan, nie? No jak są gdzieś tam powięzi po przykurczana, nie ma przepływu odpowiednich tych czy samej mówisz limfy, czy nawet kwestii jakichś tam metabolitów do mięśnia i tak dalej, no to też ten mięsień się w pełni nie rozwija. Dwa, miejsce, jeżeli chodzi o kwestię samej powięzi, na to mięcho i tak dalej, wiesz, elastyczność całego układu tam nawet nerwowego, nie? Bo jeżeli nerwy są też poprzykurczane, no to nie ma prawidłowej pracy, nie ma prawidłowego przepływu nawet impulsów elektrycznych do tej dwójki, nie? Dokładnie, dokładnie, dlatego też musi być nawodnienie. Nawodnienie, elektrolity, nawodnienie. Skończyliśmy na tym tutaj małe problemy techniczne. Co w kwestii profilaktyki, jeżeli chodzi o kwestie stawowe? Bo jakby tutaj myślę, że najmocniej możemy zadziałać. Pod względem suplementacji oczywiście. Pod względem suplementacji mniej inhibitorów. To jest raz. Nie, to jest najlepsza recepta. Jeśli chodzi o same kwestie dodatków typu kolagen i tak dalej, no sorry, sam mam sklep i to duży suplementów. Suplementacja kolagenem, czy tam rybin, czy wołowym i tak dalej, za bardzo się na kwestie tego produkcji kolagenu u nas w organizmie nie przełoży. Więc w tym przypadku na pewno znowu nawodnienie, odpowiednia suplementacja, jeśli chodzi o takie, wiesz, minerały typowo i dopiero możemy zacząć od substancji, które pomogą bezpośrednio w produkcji masy stałowej, ewentualnie BPC, TB500, coś, co zwiększy nawodnienie w organizmie, hormon, ok, kwas hialuronowy, ok, kolagen byśmy omijali i to by było na tyle z takich rzeczy, które na pewno, wiesz, na pewno działają. Kurkumina? Ostaryna ewentualnie. Kurkumina będzie działała przeciwzapalnie, ale będzie też ok. Omega-3 MSM, w większej dawce? Tak. Omega, mówię ten, MSM. Omega-3 w większej dawce na produkcję kolagenu za bardzo też się nie przełoży. Czy bardziej chodzi mi o kwestię stanu zapalnego, o tym bardziej mikrourazów i tego typu rzeczy jakby całościowo? MSM super, tylko wiesz, tej omegi-3 ile zjesz, jeśli chodzi o same kwasy EPA, DH, 2 gramy dziennie, to już jest kurwa solidna dawka, nie? No bierzemy pod uwagę, wiesz, kwas EPA, DH, a nie samą omegę. Gorszej jakości omega ma tam 180-120 EPA, DH, taka olimpowska ma chyba 330-220, więc jedna kapsułka ma pół grama, czyli tak 4-5-6 kapsułek dziennie minimum. Spotkałem się z rekomendacją, że 4000 kwasu EPA, DH to jest taki pułap. Ja mówię, wiesz, o takim minimum dla chłopa, nie? Mhm. Bo wiesz, mamy ludzi, którzy kupują omega za 15 zł z ilością tam 100 do 180-120 EPA, DH i to jest jedna kapsułka dziennie, czy tam dwie. W tym przypadku, gdzie w dzisiejszych czasach nadmiar chorób cywilizacyjnych i jedzenia niestety, które spożywamy wszyscy, kurwa, zależy, czy to jest kulturysta, czy nie, powiedz mi, stary, kiedy, kurwa, ostatnio jadłeś orzechy, kurwa, albo olej na zimno. Ale wiesz, co mi chodzi, tak jak kiedy za dzieciaka się no jasne, nie? Wiem, o co chodzi, nie? Jakby populacyjnie tego wiesz, typu żarcie to jest odpada, absolutnie. Dokładnie, to samo produkty żywnościowe, które zawierają naturalne probiotyki. Jakieś, kurwa, siodło mleko za dzieciaka, jakieś, kurwa, ogórki kiszone, jakiś ogórcik, jakieś cholera wie co, a teraz? Nie ma totalnie nic, więc w tym przypadku takie spożywanie omegi akurat kwasów tłuszczowych takich nienasyconych powinno być, wiesz, numer jeden, jeśli chodzi o takie działanie typowo, wiesz, kardiovascular system, dość mocno odpornościowo, nie? No właśnie, skoro poruszyłeś ten temat tych probiotyków naturalnych, czy rzeczywiście jedzenie takich rzeczy jak gdzieś tam kiszonki, jak kefiry i tak dalej może realnie wpłynąć na poprawę stanu jelit? Okej, sprawdzone. Stanowczo tak i to wiesz, nawet dla smaku sama kapusta, jakaś kiszona jest naprawdę super, ogórka wciągnąć. A kto nie lubi kefiru? Nie mówię, że stary, no może sobie zrobić jedzenie naprawdę bardzo dobre kulturystycznie, trochę wołowiny, zalać kefirem. Kto nie jadł nigdy wołowiny z tym, z nabiałem? Super sprawa. Szczerze mówiąc, wołowiny z kefirem to ja nie jadłem nigdy.
No, nie mówię, że z nabiałem, nie ma problemu ze śmietaną czy z czymś. Takie rzeczy, wiesz, na przykład w krajach tureckich, Gruzja, Bułgaria, to jest na poziomie dziennym. Mięso mielone, czy tam kotlet, kurwa, wołowy zalany, wiesz, zalany śmietaną, czy innymi właśnie takimi kiszą, takimi fermentacyjnymi, wiesz, produktami mlecznymi. To jest akurat norma, więc to u nas też, wiesz, może wejść, czemu nie. Aczkolwiek byśmy od razu bierzemy pod uwagę, jak tłusty jest, kurwa, kefirek. No i jeszcze do tego jakość, nie? Tak naprawdę, gdzie, czy to jest prawdziwy rzeczywiście kefir, czy to są prawdziwe kiszonki i tak dalej, bo niestety no tutaj jest jakby też duży problem w dzisiejszych czasach, nie? Dobra, jesteśmy w obrębie jelit, że tak powiem, ich stanu i odpowiedniej pracy, więc przejdźmy sobie do tematu, który chyba w aktualnym świecie fitnessu jest najbardziej wałkowany, zwłaszcza teraz, gdzie wracają te sylwetki, powiedzmy, lat świetlnych, wąskie talie, wakiumy i inne rzeczy. Czy uważasz, że da się jakoś wpłynąć, albo jakie są Twoje rekomendacje, jeżeli chodzi o kwestie wpływania na przerost talii i na dbanie o to, żeby ta talia była możliwie jak najwęższa? Wiadomo, są kwestie genetyczne, ale są też kwestie mechaniczne, które na pewno jakiś tam wpływ mają. Pewnych kwestii genetycznych oczywiście już nie przeskoczymy, no to jest nie do omijania w ogóle, jeśli ktoś nawet ma mięśnie skośne, dość grube, wiesz, patrzmy na Wojtka Pieczabę, zajebisty zawodnik utytułowany, kurwa, od wielu lat, medale mistrzostw Polski IBB, dwa razy zawinął złoto NPC, w Polsce, no po świecie też się najeździł, no zawodnik naprawdę kurwa z workiem medali. I Wojtek te kostki na brzuchu ma no jak Markus Sul, takie te kostki są wielkości dosłownie pięści. I u Wojtka talia powiedzmy nawet nie jest szeroka, że wiesz, rozchodzić tam czy coś na boki, jest prosta, ale te mięśnie skośne ma tak grube, że talia chociażbyś się wiesz, chociażbyś się wymęczył, to do środka już się wiesz, jej nie wciągnie. Nie jest ustająca, tylko jest taka powiedzmy zbyt kanciasta, więc takich predyspozycji genetycznych za bardzo niestety nie ominiemy. Ale jeśli chodzi o samą prewencję, no to wiadomo, jak wcześniej wspomnieliśmy, ilość jedzenia. No kulturysta 80-kilowy nie musi pizgać nie wiadomo ile tego jedzenia, no ale już biorąc pod uwagę takiego 120 na masie plus, no to niestety no nie urośniesz na 400 węgla, na 300 węgla. No to niestety trzeba wciągnąć swojego jedzenia. 200 białka dla chłopa 110-120 kilo też niestety to wiesz, to nie będzie mała ilość. My z tego białka też trzeba porzucić 300, 350, 400 albo i więcej, nie? Więc to też się odbije na stanie jelit. Kolejna sprawa, używanie hormonu, może nie jakoś znacznie, ale jednak i środków insulinopodobnych typu właśnie insulina, nadmierna konwersja do IGF-a wolnego także, odbije się niestety, wiesz, na wzroście wiesz, tkanek miękkich. Nie mówię, że koniecznie narządów, bo tu są podzielone opinie z badaniami tak samo, ale jednak na, wiesz, mięśnie gładkie to też są mięśnie, skosy to też są mięśnie, mięśnie brzucha to też są mięśnie, więc jeśli chyba cały rośniesz, dlaczego macie brzuch tak, że nie urosną nawet mięśniowo, to i tak się już odbije, wiesz, na korekcie sylwetki. Co do samej prewencji. Ćwiczenie w pasie obowiązkowo. Jeśli chodzi o takie ćwiczenia wielostawowe. Druga sprawa, pilnowanie kurwa brzucha przy tych ćwiczeniach wielostawowych, może niejakkolwiek, że wiesz, że masz patrzeć na brzuch, robiąc martwy ciąg 300 kilo, to jest raz, aczkolwiek jednak wiesz, to ciśnienie wewnątrz brzuszne, no przełoży się, to kurwa, mamy w Polsce takiego jednego trenera, bardzo fajny chłopak, zajmuje się tylko treningiem i wielokrotnie mówił, że badania mówią, kurwa, bo tylko cały czas badania mi się zasłania, że badania mówią, że ćwiczenia wielostawowe nie poszerzają talii. Ale niestety ma brzuch tak wykrwiony, mimo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. No widać to, wiesz, takie, jak nie wiem, czy to dobre będzie słowo, mikroprzepukliny, no fatalnie ta talia się u niego zachowuje na ten moment, nie? Więc warto też o to dbać, żeby nie robić po prostu głupot na siłowni. Nie mówię, że masz trenować lekko, no ale wiesz, zaczynanie treningu od rag pulli, kończenia, kurwa, na chuj wie czym jeszcze bez pasa, to też nie jest dobra, wiesz, droga do wąskiej talii. Oczywiście, wiesz, to jest 5%. Kolejne 5% to jest jedzenie. Kolejne kilka procent to jest oddech, kurwa, oddech. Ja wielu, tak jak swoim chłopakom, zapytasz się, czy Maćka kogokolwiek, pozujesz, ucz się pozować na wydechu, trenuj ten jebany oddech, tą kondycję, żebyś na scenie oddychał, wiesz, brzuchem w pozycjach z tyłu, żebyś uczył się oddychać przez przeponę, a nie, kurwa, całym brzuchem,
To jest kolejna sprawa, żeby na scenie zniwelować to. No i oczywiście dochodzi do tego jeszcze stan jelit. Jeśli będzie to, te jelita będą sprute, jak cholera, to sama kwestia fermentacji w jelitach, sama kwestia, wiesz, gazów w jelitach, odbije się znowu na odstającym brzuchu. Także no to kilka rzeczy solidnych jest. Ćwiczenie mięśni głębokich. Najprostsza rzecz, która ci kosztuje 3 minuty dziennie. Zrób sobie czasami po treningu, nie musisz robić, wiesz, mięśni brzucha na siłę, bo to też jest jakkolwiek głupie, albo trenowanie w gorsecie. W gorsecie uważam, że też głupie, bo w sumie osłabiasz swoje mięśnie głębokie, nie? I później bardziej, dużo łatwiej dostać przepukliny przy jakimś chujowym ćwiczeniu. No ale wiesz, zrobienie deski, zrobienie głowa planka, nie? Zrobienie krzesełka przy ścianie, ewentualnie zwisanie z drążka i wiesz, i wciąganie, kurwa, delikatnie bioder do góry, nieznacznie na wydechu. 2 minuty rano, idąc do kibla, zrobi sobie wakium przy lustrze na pusty żołądek. Trenuj te mięśnie głębokie, będzie ci dużo łatwiej kontrolować brzuch i trenować pozowanie głównie na wydechu, wszystkie pozycje. To jest takie, wiesz, prościej się nie da, bo inaczej tego brzucha nie zmienisz. Będziesz rósł, ty, to będzie rósł poniekąd też brzuch, to też są mięśnie, prawda? Jasne, jasne. Co do tego brzucha, tutaj, wiesz, zdania są podzielone, bo na przykład Lane Norton uważa, że właśnie kwestia trenowania w pasie ogranicza, jakby inaczej, zwiększa pracę mięśni brzucha przez właśnie wytoczenie tłoczni brzusznej i włączenie tego efektu splash, nie? Więc jakby tutaj znowu różni trenerzy ja różnie czytałem, mówią. Czytałem, a za to Joe Bennett, czyli jego kumpel, ten hypertrophy coach, mówi odwrotnie, mówi kurwa odwrotnie, że jednak on zaleca, czy tak jak ostatnio ten, czekaj, ma tego ten mały mużnek z klasyka, jak on się nazywa. Teraz mój kumpel go trenuje, kurwa. Terence Ruffin. Aha, mały mużnek z klasyka? Okej. Okay. Tak, mały mużnek z klasyka, to Terence Ruffin. No to Joe Bennett, każdy trening, kurwa, nawet bicepsy z mocnym obciążeniem, każdy mu robić, kurwa, w pasie. I kogo słuchać, nie? No właśnie dlatego, wiesz, zawsze to pytanie pada i myślę, że zawsze gdzieś tam kolejna opinia jakiejś tam osoby na ten temat ma jakieś tam przełożenie. Wiadomo, nie róbmy głupot, typu jakieś lewatywy przed startem, bo i tak polscy zawodnicy robili, kurwa. No ale wiesz, to stan jelit też jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Załadowanie na noc, bądź czasami na naszym polskim rynku, jak wiesz, czasem zdarzają się konsultacje i u mnie, wiesz, jeśli ktoś do mnie napisze na temat nawet pojedynczej konsultacji, ja mówię, chuj mnie obchodzi, kto ciebie wcześniej trenował, nie pisz mi, po prostu napisz mi swój problem, bo ja nie chcę później wiedzieć takich rzeczy, jaki trener używa jakich sposobów, ale zdarzało się tak, że wiesz, przychodzili ludzie, Adam, wystartowałem drugi raz w życiu, jakiś tam trener mnie trenował, ładowałem 900 węgla, litr wody na dzień, 40 gram soli i 2 zestawy z maka z insuliną. I on 3 dni się nie mógł wystrać i brzuch na scenie wywalony. No to jest kurwa cement team. Wiesz, zawalone jelity jak 150, więc sam stan jelit i przygotowanie się do formy startowej też ma ogromny, kurwa, wynik na scenie. No nie możesz nawet oddechu łapać. Dbajmy, wiesz, o ilość błonnika nawet, wiesz, na ładowaniu, o ilość wody. To już tak w kwestii startów, nie? No, to już nawet w kwestii fart, ale to nawet i na co dzień, no to będziesz pruł takie jedzenie, to procesy fermentacyjne też zrobią swoje z litami. Właśnie, mam takie pytanie odnośnie tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli ilość jedzenia, a wpływ na kwestię jakby rozrostu talii, bo to jest taka rzecz, która jest bardzo często zastanawiająca, bo wiesz, jakby każdy swój limit ma, nie? Jakby potrzebujesz zjeść 1000 węgla dlatego, żeby rosnąć, ale z drugiej strony no to jest mechanicznie dla ciebie ciężkie do kwestii pomieszczenia tego w brzuchu, więc jakby no końcem końców wypchane flaki masz, nie? I teraz pytanie, czy lepiej jest część tych węglowodanów zastąpić z po prostu przetworzonych, nawet dorzucić jakiś, nie wiem, semisyw, ciastka, bułki, jakieś tam produkty znaczy przetworzone, niskoobjętościowe? Ja twierdzę w tym przypadku, że jednak nie. Jednak nie chuja, bo wrażliwość insulinowa to jest jedno. Większość takich produktów niestety nie jest nieprzetworzona, tylko będzie dość mocno przetworzona albo w obecności jakichś innych, wiesz, makroskładników, głównie tłuszczu przeważnie, jeśli chodzi o jakieś ciastka i inne pierdoły. Nawet owocami suszonymi czy nie, też nie ma co za bardzo dobijać, bo jednak ta wysoka zawartość fruktozy też się przebije, wiesz, na kwestie wrażliwości i to bardzo mocno, więc warto sobie zrobić w prosty sposób, kurde, nadal starokulturystyczne, ale te produkty dość czyste, dość zdrowe. Nie mówię, że masz pierdalać sucho i tak, ale mamy cream of rice, możesz w domu zrobić blender, kurwa, jedzie z ryżem. To swoją drogą, żeby kupić, kurwa, za grosze. Jakieś kaszki manne. Na kaszce mannie, to czy tam na cream of rice, to 500 węgla dojdzie zjeść do południa.
Myślę, że nie ma z tym problemu. Zajebisty. Dla mnie na przykład problem zajebisty, nie? Cream of Rice to jest rzecz, która dopycha hardkorowo, nie? Ciężka sprawa. Da radę. Macie chyba tam teraz ciśnie ponad 1000 węgla i pisze mi ostatnio o 23, że kuwa, żeby coś dojadł, nie? Dlatego sobie skup sobie GHRP i miłej zabawy. Znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak, ja psychicznie nie mam problemu, żeby zjeść, bo nieraz mam ochotę, tylko fizycznie już po prostu jest wiesz, ten poziom taki nasycenia na tyle, że już po prostu się człowiek źle czuje, nie? Już większe rzeczy próbowałem, teraz zastanawiam się nad użyciem rzeczy typu, nie wiem, Prokit, Zilit, coś takiego, co gdzieś tam tą przyspieszy tą, wiesz, tą perystaltykę, bo to jest jedyna rzecz, której jeszcze się nie imałem, ale zastanawiam się właśnie, czy jak teraz podbiję trochę kalorii, czy się nie spróbować zabawić w tym kierunku, bo tak jak mówię, jakby no psychicznie ja problemu nie mam, żeby zjeść, to nie jest tak, że nie mam apetytu, tylko po prostu fizycznie już mi ciężko, wiesz, nieraz siedzę nad tym ryżem, i jest walka psychiczna, nie? Czy docisnę, czy nie docisnę i później leżenie 10 minut, czy tam 20 po posiłku, żeby wstać i wiesz, odłożyć miskę do zlewu, nie? Więc to jest jakby główny problem, ale też widzę, że im dłużej w las, nie? Im dłużej trenuję, im więcej jem z roku na rok, tym po prostu to jest, kiedyś to wiesz, dochodziłem do większych ilości węgli i to też głodny się potrafiłem kłaść spać, nie? Zamyślę, że to wiesz, też... żołądek się i tak rozciągnie, trzustka swoje pracuje, worcze żółciowe swoje pracuje, więc tam też żołądek swoje urośnie, ale to też jest męczarnia, fakt. No nie, no właśnie dlatego tak się zastanawiam, bo wiesz, różne są opinie, ja jestem z takich osób, które raczej syfu nie dorzucają, no chyba, że potreningowo, nie? Także płatki znaczy, zawsze no, cały rok cisnę warto zwracać na to uwagę, tylko wiesz, syf to jest jedno, ale zależy o jakim sytuacji mówimy, jeśli takim wiesz, typowo bardzo mocno przetworzone jakieś burgery czy coś, co dojdzie w weekend, no to może być zły pomysł. Warto też może sobie zmienić kwestię samej diety. Na przykład to mógłby być dobry pomysł w twoim przypadku. U niektórych zawodników tak robią, leci sobie powiedzmy 3, 4, 5 dni z rzędu na dość tam wysublimowanych kaloriach rzędu ledwo zerokaloryczne albo troszeczkę powyżej, na tyle, żeby balansować na poziomie głodu. Weekend, piątek, sobota, niedziela i jolo. Jolo, większość 80% czysto, z dużą dawką powiedzmy insuliny i schodzisz na resztę tygodnia na dzień treningowy znowu na poziom kaloryczny tam ledwo powyżej zera kalorycznego. Bardzo fajnie się sprawdza. Czyli ja jestem teraz na rotacji, wiesz, gdzie tam w priorytecie jem sobie więcej, w dni takie treningowe średnie jem średnio i w niskie, tak jak dzisiaj jem bardzo nisko. Tak już schodzę tam, wiesz, po krycach 200 węgli po prostu na dzień, bo to gdzieś tam tłuszczami uzupełniam, żeby tylko ta kaloryczność się zgadzała, nie? I w ten sposób ewentualnie robić dwa dni z rzędu wolne, nie? Żeby to jeszcze bardziej przestać przepłukać. Zejść jeszcze niżej do 150 węgla, robić dwa dni wolne z rzędu, żeby, wiesz, jednak spuściło ten kilogram wody i znowu kolejne dwa dni od razu piory, te dwa dni wysokie. Gdzie ja tam dwa dni z rzędu resta, to bym musiał w szpitalu. No, znaczy to Patrick Tour School, nie? Bo on przeważnie tak robi. 2-3 dni bardzo niskie i dopiero pizdę wysoki. No a propos, ja jestem nie do jedzenia syfu, także nie ma szans, że ja tam... Wiesz, no, nawet nie mówię syf, ale wiesz, po dwóch dniach niskich, gdzie jesteś nakręcony, po dwóch, kurwa, trzech dniach wysokich, nawet 3 dni niskie sobie zrobić, no to z syfu nie trzeba byś ściągał kuloryczną nosem. Zobaczymy, jak już mi nie będzie wystarczało leżenie po posiłku, to się zastanawiam. Będzie trzeba było kombinować wszystkimi sposobami. Dobra, i chciałbym teraz zahaczyć o kwestię bardzo, bardzo istotną. W zasadzie to już jakby po drodze przeszliśmy przez te tematy, więc o kwestię suplementacji prozdrowotnej w okresie off-seasonu nie będę pytał, bo to są rzeczy oczywiste. No jakby... To byśmy się też rozgadali mocno. No i zresztą rozgadaliśmy się już. Jakby te kwestie najważniejsze no. Powiedziałeś, czyli kwestie dbanie o ciśnienie, kwestie dbanie o serducho, kwestie dbanie o kwestię układu trawiennego i tak dalej. Jakby to wszystko jest zależne od tego, co leci w tle, ile jest żarcia, jaką macie wagę, czy macie tendencję do tego, że gdzieś tam problemy z ciśnieniem są, nie ma i tak dalej, i tak dalej. Warto też w momencie, w którym jest tam gdzieś ciśnienie wywalone i tak dalej, nie bać się do tego lekarza iść i faktycznie gdzieś tam te jakieś kwestie leków też może wdrożyć, bo też się bardzo często z tym spotykam, że ludzie w ogóle ciśnienia nie mierzą, co jest zaskakujące, bo na suple 1000 zł, a ciśnienia mierz kosztuje 150 i boli. Głowa nie boli, jest dobrze dzisiaj. Dokładnie. To jest jak jeszcze wiagrę rzuci, jeszcze wiagrę zajebie, koksu przypieprzy. To jest, wiesz, ciśnienie to jest jak z oceną formy na lustro. Jak jest ma taki miernik kolorów, jak jest odpowiednio czerwony, to jest git. No zdarzy się, kurwa. Nasz polski rynek dobrze weryfikuje ten temat, bo niektórzy są, kurwa, fioletowi już.
Ja chciałbym się zapytać Ciebie jeszcze, jak podchodzisz do kwestii windowania środków w okresie off-sezonu. Czy to jest rzeczywiście potrzebne, żeby pizgać rzeczywiście dawki wysokie? Ja nie mówię tutaj, wiesz, o kwestiach, no wiesz, jakby dawka wysoka to jest rzecz bardzo subiektywna, nie? Bo jakby weźmiemy zawodnika 140 kg, to wiadomo, że dla niego dawka wysoka to będzie zupełnie inna dawka niż dla osoby 90-100 kg. Natomiast chodzi mi o generalne takie podejście, czy rzeczywiście warto iść w ilość, czy lepiej iść w żarcie, trening, jakość regeneracji. Znaczy wiesz, co sama kwestia, już mówiłem na tym chyba z pół godziny temu, tam wspomnieliśmy. Sama kwestia, jeśli jesteś wypoczęty, to dawka, zmiana, wiesz, 500 na gram, nie nasili twojego MPS-a drastycznie, kurwa, i to jest pewne, wiesz. Jest kilka badań na ten temat, tylko to nie są badania takie typowo bracając, gdzie można je znaleźć na Pornhubie. PubMedzie, chciałem powiedzieć Pornhubie, kurwa. A pewnie też nie znajdziecie, także. Tam też dobre badania nie będą, nie? Ale jeśli chodzi, wiesz, są niektóre badania typowo prywatnie sponsorowane, mówią o optymalnym stosowaniu na przykład dawek trenbolonu w skali tygodnia i była to dawka 105-110 mg w skali tygodnia, jeśli chodzi o skutki uboczne, nasilenie syntezy białek mięśniowych, nie? I dlatego na off-sezonie, jeśli ty czujesz się, że rośniesz, no, używając 3, 4, 5 jednostek hormonu, używając kilka jednostek insuliny i odpowiednią ilość anabolików, w zależności od tego, co używałeś wcześniej. I jeśli myślisz, że mimo odbicia tam zwiększysz to razy dwa, no to kurwa to nie ma jakiegokolwiek sensu. Wolałbym w tym przypadku zwiększyć tylko hormon i tylko insulinę, albo samo jedzenie i insulinę, aniżeli dokładać reszty, no bo kurwa wyjdzie, raz, że wyjdzie taniej, dwa, że wyjdzie zdrowiej, no bo nikt nie powie, że zwiększenie kurwa deki z 500 na kurwa 900 wyjdzie, wiesz, mega rewelacyjnie zdrowo dla układu sercowo-naczyniowego, a MPS-a nie nasili kurwa drastycznie praktycznie w ogóle. Więc w tym przypadku, tak jak mówię, wypoczęty organizm to jest jedno i robić push jedzeniem. Jak to mówi właśnie AJ Sims, push by food. Powiedz mi, jak kwestie peptydów, w które rzeczywiście warto jest zainwestować, w jakich okresach? No mówiłeś już o używaniu na przykład takich rzeczy jak GHRP w okresach około... Jeśli chodzi o peptydy, bo mnie się też tego czepiają, chociaż nigdy ich kurwa nie promowałem, to jest też dziwne, ale ludzie lubią się czepać kurwa różnych pierdół. Niektóre są bardzo okej, jeśli chodzi o działanie poza działaniem, do którego zostały wynalezione, czyli hexarelin, pamorelin, GHRP, COC, będą nasilać wydzielanie hormonu wzrostu i pomagają w tym przypadku. Możesz sobie wbić, zobaczyć na badaniach, tylko że to jest subiektywna sprawa. Czasami jest tak, że ludzie mówią, kupiłeś hormon wzrostu? Nie, na pewno peptyd. No nie chuja, no bo w przypadku chociażby GHRP, bierzmy pod uwagę to. Stosowanie 1 mikrogram na kilogram masy ciała, czy tam 1,1 optymalnie dawało wyrzut na poziomie tam ilości X, już nie pamiętam, jak tam było, jak 1,33 hormonu, czy jakoś tak. Podwojenie tej dawki, dosłownie, czyli do 200 mikrogramów dziennie, czyli dosłownie dawka razy dwa, powiększało ten wyrzut z pierwszego badania tylko o 21%. Nie? Więc suma summarum, użycie GHRP 3-4 razy dziennie równa się tak, jakby sobie użył, powiedzmy, tam te 3-4 jednostki dziennie. Nie jednorazowo, ale rozbite na małe dawki. To jest jeszcze okej, tylko że głód męczy. Taki środek możemy sobie użyć, jeśli kogoś nie stać na hormon, bo GHRP kupisz sobie już w internecie po 60 zł, 70. Więc suma summarum taka tania opcja do zwiększenia IGF-u. I nie mówimy o zwiększeniu IGF-u do ilości 500, chociaż przypadki, gdzie po GHRP czy MK, że IGF z krwi wahał się nawet w granicach po 300, więc to są naprawdę dobre wyniki. Ale wiesz, jeśli ktoś ma wejściowo 80-120, wbijając GHRP dwa razy dziennie i dodając 20 mg MK, potrafi zwiększyć twój IGF ze 120 na 250, 270, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc to już na samą kwestię syntezy białek mięśniowych, regeneracji odbije się zajebiście. Więc te peptydy, jeśli chodzi o samą kwestię ekonomii, jeśli kogoś nie stać, on nie ma dostępu do dobrego hormonu, są bardzo dobre, ale nie jest to optymalne działanie względem hormonu, dlatego mówię, są trenerzy w Polsce, którzy niestety, mówię niestety, rozpisują po 8 peptydów na prepa. Po chuj. No powiedzmy sobie po chuj.
jak masz środki, które za tą cenę będą działały dużo bardziej optymalnie, prawda? Można zrobić formę stary na DC solo. Po chuj. Jak masz bardziej optymalne sposoby. Możesz się ścigać w Formule 1 maluchem. Tego samego, wiesz, tego samego rodzaju porównanie. No i 8 pytów rozpisujesz, w tym 4 działają tak samo, bo rozpisujesz, kurwa, i Pomorelli, tam wiesz, i tak dalej, z innymi, kurwa, generykami. Jeśli sam, bo samą kwestię pomocniczą, super. Jeśli chodzi o bazowanie na nich w prepie, niestety, kurwa, musimy się rozczarować. TB500 czy BPC w kwestii samej, wiesz, pomocy przy kontuzjach rekonwalescencji są, kurwa, nie do zastąpienia, więc to są rewelacyjne środki. Polecam. IGFLR3, wiem, że jest hype, niech sobie reklamują, niech sobie nie reklamują. Jest to fajny środek, ale żeby na nim długo jechać, no tak jak mówiłem, no trzeba uważać, bo to będzie problem też jelit, kwestia samych receptorów, do których dokuje IGF-1, znajduje się maksymalna ilość w jelitach. Znaczy maksymalna, większa ilość znajdująca się w organizmie znajduje się w jelitach. Więc suma summarum, stosowanie nawet, nie wiem, Lantusa, stosowanie IGF-LR3 często zawsze się odbija, czy na wzdęciach, na gorszym trawieniu, wiesz, na takim zdjęciu całościowo, wiesz, całościowo brzucha, więc to też jest dość takie niebezpieczne sylwetkowo. Ale IGFLR3 też jest w określonych przypadkach bardzo okej. Okay. Co do jakiejś reszty, jest dużo innych peptydów, kurwa, no ale no jakieś PT-141 na libido. Nie, to są już takie rzeczy, które raczej nie warto pomawiać, jeżeli chodzi, no, o kwestię off-seasonu, bo tutaj się nie powinno nic dziać, no, w off-seasonie, nie? No chyba, że ktoś lubi ze stojącym kutasem po siłowni chodzić. No to polecam. Słuchaj, no nie takie rzeczy ludzie brali przedtreningowo, więc nie wiadomo, nie? Zresztą wiesz, siłownie są różne. Zależy jaki trening. To też prawda, nie? Dobrze, no to jest pytanie, które jest bardzo dla mnie istotne, bo to jest chyba pytanie, które jest najczęściej, nie wiem, czy zadawane, ale zazwyczaj odpowiedź jest jednorazowa i ja się też pod tym zawsze podpinałem, pod taką odpowiedź, czyli ilość hormonów wzrostu w trakcie off-seasonu. Czy tylko pieniądze są tutaj wyznacznikiem i im więcej, tym lepiej? Czy powiem ci, kurwa, to znowu zależy, nie? To znowu zależy, bo pierwsza kwestia to jest, kurwa, genetyka. Tego nie ominiemy. No, są zawodnicy, którzy potrzebują naprawdę małych dawek i wyglądają jak popierdolani. No nie chcę sypać nazwiskami, bo wiesz, bo zaraz się posypie, Jezu, to nie jest taki duży, a tam mu daje tylko tyle. No bo są tacy zawodnicy, którzy naprawdę nie potrzebują dużo. Mam takiego, kojarzę tego małego Norwega, no to on, kurwa, tam było, no, robiliśmy prepa do Rumenia Prodl, chyba 4 jednostki dziennie, a chłop się, wiesz, nogi mu się wydawały ze spodni. Więc małe to jest Norwegię, abstrakcja. Mówisz o Mariusie? Czy... Mariusz, no. Aha, okej, okay, dobra. Bo tam było na poziomie... Nie wiedziałem, że on jest z Norwegii, ja zawsze myślałem, że to z Niemiec. Nie, Norwek, ale wiesz, tam było 4 jednostki kurwa dziennie, a on się wylewał z każdej strony. Więc to jest pokurwiona genetyka akurat w jego przypadku. Druga kwestia to jest kwestia w sezonu. Nie uważam, że na off-sezonie powinniśmy używać jakoś więcej niż na redukcji, dlatego że sama konwersja z racji poziomu estrogenów będzie dużo lepsza. Jeśli oczywiście nie pierdolimy tego, nie jemy jakiegoś kurwa tamoksa, czy nie wbijemy do większej ilości DHT, czy nie jesteśmy rozjebani jak dupa cfela, kurwa, na off-sezonie, gdzie ten, wiesz, organizm nie będzie chodził tak jak optymalnie, tak jakbyśmy chcieli. No i sama kwestia większych dawek hormonu na off-sezonie też jest niebezpieczna pod względem, wiesz, może być ciśnienie nadgarstka, to jest raz. Ciśnienie też lubi wyjebać przez retencję wody, to jest dwa, więc to możesz ograniczyć twój performance treningowy, no bo wszyscy znamy zawodników w naszych twoich i moich kręgach, gdzie lubili sobie przypieprzyć po 10-15 plus i nie mogli z bólu rąk złapać sztangi. No to co to jest za ćwiczenie, nie? Więc no tak też się zdarza. Dlatego biorąc pod uwagę swoje doświadczenie trenerów, czy to zagranicznych, czy z Polski, na masie nie ma sensu pizgać, nie wiadomo jak ich dawać. Na redukcji, no owszem, też lubię dać, zależnie od sytuacji, odpowiednią dawkę, ale uwierz mi, no chłopaki u mnie na masie, wiadomo, nie mówię, że nie było kurwa dycha i więcej, bo wyszedłem na jebanego hipokrytę,
ale 4, 5, 6 jednostek to już naprawdę jest dawka bardzo fajnie optymalna, na której można zakręcić sobie i je w bardzo, bardzo solidny, wiesz, zakresa. Zawsze była moja odpowiedź, nie? Że tak dużo, na ile pozwalają ci efekty uboczne, nie? Dokładnie. To jest no, wiesz, jak wbijasz dychę i czuję się tak samo jak na piątce, szóstce. Wiesz, też ludzie tym często. Bardziej, że jeszcze, tym bardziej, że jeszcze dycha, spierdoli ci, wiesz, spierdoli ci też dobrze glikemię, to swoją drogą. I portfel. I portfel swoją drogą, kolejna rzecz. Wyższy IGF też lubi podnieść cukier z racji zmniejszonego jego wykorzystania, bo do hiperplazji organizm wykorzystuje rozpad komórek tłuszczowych, więc to też jest kurwa takie wbij dychę hormonu, czy 15, jedz 1000 węgla i nie rób kardio. No to będziesz kurwa wyglądał, wiesz, jak ludzik Michelin, mimo, wiadomo, że ten sam hormon będzie blokować lipogenezę przez tam, powiedzmy, te aminokwasy 100, gdzieś 100, tam 78, 192, przez ten wykorzystywany fragment, będzie też, wiesz, nasilał rozbijanie kwasów tłuszczowych przez nasilanie, wiesz, tej hiperplazji, okej. Okay. No ale sama kwestia, wiesz, retencji i wrażliwości insulinowej też jest bardzo ważna, no bo jeśli by to było nieważne, no to kurwa usiadłbym w domu, przybył dwie dychy hormonu i bym kurwa schudł, nie? Też ludzie, wiesz co, po tym próbują jakby rozpoznać dobry hormon, nie? W sensie, jak nie ma, nie pierdolają go łapska i tak dalej, to słaby hormon, nie? Co jakby znaczy nie do końca tak, jest... I tak i nie. Ktoś nagrał ostatnio ten materiał, jakaś tam osoba na YouTubie, ktoś mi podesłał urywek, ktoś się akurat zgodzę akurat, bo dobrego hormonu nie pozna się po tym, że akurat tam w chuj puchniesz, czy w chuj nie puchniesz. Aczkolwiek po aptecznych jest retencja, owszem, ale nie tak, jak trafiało się czasami na anderach, że kurwa puchłeś, wiesz, od uszu do palcy u nóg, kurwa jak gąbka cały. Więc tam też musiało być coś nie tak, czy to jest zanieczyszczone, czy dodatki czasami, jak miałem okazję rozmawiać z pewnym producentem, chciałbym mi syn do pokoju z lasu, jak miałem okazję rozmawiać z pewnym producentem z zagranicy, gdzie dodawali do szczątkowego hormonu, czyli niepełnego aminogramu, dodawali małe dawki IGF-a, nie? Żebyś kurwa spuchł, na badaniu czy coś tam wyjdzie. No i w sumie produkcja kosztowała po 200 parę złotych. W rynek puszczali 700 zł za, tam w przeliczeniu tam wychodziło 180 dolców za 90 jednostek pena, nie? Można? Można. I tak się, wiesz, i tak się kombinowało. No, czyli generalnie, wiesz, jakby no, testowanie środków na zasadzie side'ów to też nie jest ten, niektórzy, no, dlatego o tym mówię. I dlatego abstrahując już od tamtego hormonu. Tam ludzie rozpoznawali dobre działanie po retencji, a to też nie jest, aczkolwiek, wiesz, dobry omam, wiesz, dobrego hormonu. Znaczy ogólnie hormon retencję będzie trzymać. Im więcej przypierdolisz, to i ciśnienie nadgarstka może się odezwać, wiesz, to jest nacisk, chrząstek też na nerwy, czy przy kręgosłupie, czy w nadgarstkach oczywiście. I zależnie od dawki, ta retencja się będzie nasilać. Oczywiście dobry hormon przy trzech jednostkach to ci chujak wody przytrzyma. Przy 10, 15 już ma prawo solidnie, nie? Ale te sajdy, ciśnienia nadgarstka i tak dalej nie muszą zawsze, ale w większości występują. Więc to też, jeśli bijesz kurwa rok czasu i cię nigdy nie złapało, to też się warto zastanowić, czy to jednak organizm, wiesz, tak jak gadaliśmy wcześniej o czystości hormonu, nie broni się wytwarzaniem przeciwciał, czy jednak z hormonem coś jest nie tak. Powiedz mi, jak to jest w kwestii stosowania insuliny u osób stosujących i niestosujących hormon. Jak patrzysz na to pod względem wykorzystania w okresie off-seasonu? Ogólnie sama konwersja GH do IGF jest mocno oparta na poziomie insuliny. Mhm. Dlatego pewne badania mówią, że nawet insulinooporni, to jest może śmieszne, czyli ludzie już w pewnym momencie, gdzie zaczyna się taki proces większego budowania tkanki tłuszczowej, mogą w pewnym momencie budować lepiej masę mięśniową od chudszych. Ale to jest też kilka takich badań wyrywkowych, gdzie jednak poziom insuliny pomagał dość mocno zwiększać poziom insulinopodobnego czynnika wzrostu. I samo bicie hormonu, jeśli mówimy tam nawet, wiesz, o sezonie, bez jakiegoś dodatka insuliny, no niestety może też odbić się niestety na poziomie czynników wzrostu dość mocno, nie? Więc nawet jakaś malutka dawka, czy tam pre, czy post, wiesz, warta zainteresowania.
Najlepiej pewnie użyć takich insulin, które mają największe powinowactwo do receptora, nie? Czyli gdzieś tam powiedzmy ten Novorapid byłby pewnie najbardziej optymalny, gdzieś tam chyba Humalog jest chyba drugi, jeżeli chodzi o kwestię kolejności powinowactwa. Widzę, że czytasz chociaż ty. No i już nie wchodzę w 24-godzinne insuliny, bo to jest raczej rzecz, której dzisiaj nie ma sensu poruszać, bo to jest długi temat i też temat, który dużo osób jakiś czas temu było zainteresowane i próbowało gdzieś tam to uskuteczniać, ale większość chyba nie w do końca dobry sposób, więc jakby tutaj myślę, że za mało jest czasu na to, żeby w ogóle ten temat poruszać. Jak to się mówi, jeśli chcesz wyglądać jak ludzik Michelina, 30-40 mg MK, do tego dochodzi kurwa 5-6 dych lantusa rano i jeszcze kurwa około treningowo albo chociaż w jednej dawce większej setę przed treningiem, przed treningiem, żeby performance treningowy zwiększyć, bo większego przełożenia będzie mieć, dać jeszcze IGF-LR3. Miłej zabawy, kurwa. Oj, by było grubo. Czy takie długie analogie to by się na cukrze odbiły solidnie. Zwłaszcza ciągi robić, nie? Jedna seria i nie wstajesz do końca dnia. Na retencję MPS jakoś by się odbiło, ale to jest raczej, kurwa okrutne. To 30 parę godzin, to 30 kurwa godzin, to 24 abstrakcja. Właśnie napomknąłeś o kwestii MK i to jest taka rzecz, o którą chciałbym Ciebie zapytać, bo to jest rzecz, której powiem, nigdy nie stosowałem ze względu na właśnie bardzo, nawet nie, tylko bardzo są takie, wiesz, opinie podzielone. Ja tutaj się głównie jakby boję tej kwestii wpływu na glikemię. Czy boję, to jest złe określenie, bo ciężko powiedzieć komuś, to różne rzeczy testuje, czy się czegoś boi, nie? Ale no nie znalazłem takiego okresu jeszcze u siebie, w którym po prostu bym gdzieś tam to chciał uskutecznić. Jak to widzisz, jeżeli chodzi o stosowanie tego środka? Bo jest to też środek, który gdzieś tam właśnie na pogorszenie tej glikemii może wpłynąć, więc w którym momencie, jeżeli chodzi o kwestię prepu, byłby dobry moment, żeby zutylizować właśnie takie rozwiązanie, gdzieś tam użycia tego MK? Może jak byś to widział pod tym względem? Znaczy wiesz co, ja robię, ja u zawodników MK używam regularnie i tam jakoś się kurwa tego nie boję. Tylko sama kwestia tego środka, to jest to, on działa jeden do jednego praktycznie. Znaczy, inaczej, teoretycznie działa jeden do jednego, tak samo jak GHRP. GHRP jest mimetykiem greliny, tak samo MK jest mimetykiem greliny, tylko nie peptydowym. GHRP działa tam, pik ma po półtorej godziny, działa tam 3, 4, 5. MK działa 30-36 godzin. Bezpośrednio poprzez stymulację greliny stymuluje swoją przesadkę, tylko że do nie w pikach, tak jak GHRP, tylko do stymulacyjnego, naturalnego wydzielania hormonu wzrostu kilka razy dziennie. I w tym przypadku, przez to, że stymuluje grelinę, no niestety ten głód będziesz czuł. I jak to wychodzi u mnie u zawodników? Powiedzmy, robimy off-season, te pierwsze odbicie po zawodach 4, 6, 8 tygodni. Jeśli jesteś w stanie to zrobić na środkach dość mocno tam okrojonych na samym jedzeniu, dopóki masz apetyt. No i wiadomo, często jest tak, że po tych 6, 8, 10 tygodniach ten apetyt kurwa spada. To ja robię to w ten sposób, że dopiero w tym momencie zdejmuję insulinę na przykład u chłopaków, nie zawsze, zależnie to oczywiście jeszcze od jednostki, a na okres kolejnych, jeśli nie robię żadnego deloadu, kilku tygodni, ściągam delikatnie niżej kalorie, wywalam insulinę i do sobie rzucam 20-30 mK w tym momencie dopiero. Ewentualnie sobie dodaję jakąś tam malutką dawkę insuliny post workout. To wszystko. Tylko w kwestii napędzania apetytu. Żeby kwestia napędzania apetytu, to jest raz, a dwa, że dbając o tą glikemię, wiesz, uszczuplić tą kalorykę i nadal uwierz mi, że działa pięknie. Bo wiesz, też ja się pytam pod tym względem, że część osób naczytało się, że wiesz, jako że jest to środek, który gdzieś tam wpływa na wyrzut tego hormonu wzrostu, to jest to taki zamiennik dla hormonu, wiesz. I znaczy, stary, jeśli chodzi o działanie, to uwierz na słowo, jeśli kurwa GHRP w czterech dawkach dziennie może zastąpić 4 razy jedną jednostkę dziennie i to nie jest teoria, tylko to jest praktyka, gdzie naprawdę 100-150 mikrogramów GHRP może ci wyrzucić przy liczeniu optymalnie, może wyrzucić ciut więcej, do półtorej, ale na przykład na 1,33 jednostki jednorazowo, więc użyję sobie to 4 razy dziennie i wątroba załapie tą konwersję do IGF, no to nadal to jest dużo za 70 zł butelkę. Ale jeżeli chodzi o kwestię MK, to tutaj wpływ chyba na glikemię. I na glikemię oczywiście da się to ominąć. Jakaś metforminka przy udłużonym działaniu, chociaż tu też jest miecz obosieczny. Metformina za dużej dawce niestety tą konwersję do IGF-a też upierdoli. Więc tutaj, wiesz, więc to jest wszystko kwestia rozpatrywania za i przeciw. Użyjemy MK,
które jednak lubi MK, dużo bardziej podniesie poziom IGF-a niż samo GHRP. Naprawdę te sobie warto zwracać na to uwagę. Dlatego, że dochodzi tutaj kwestia, kolejny minus, minus i plus w jednym, czyli retencja, ale minus pogorszenie glikemii. W tym przypadku można użyć metforminy, która za dużej dawce poprawi glikemię, ale za dużej dawce upierdoli IGF. No i masz takie, wiesz... Wiesz, no nie ma dróg zero-jedynkowych. Trzeba rozpatrywać, czy coś ci jest potrzebne, coś nie. Właśnie jeżeli chodzi o kwestię metforminy, to chciałem ciebie zapytać, jak to widzisz w kwestii wykorzystania w okresie off-seasonu, bo ogólnie jakby metformina znaczy metformina to jest w ogóle środek, który teraz jest gdzieś tam już bardziej poglądowo jakby zapatrywany nawet dla tej społeczności tego longevity, wiesz, tego gdzieś tam, tej długowieczności, bo jak się okazuje ma dużo więcej stosowań. Tak, ma dużo większe stosowanie niż tylko kwestia ogarniania glikemii. Wiadomo, tam masz skutki też uboczne, trzeba dbać o tą B12, czy też kwestia na przykład supresji apetytu i tak dalej, bo to też są takie rzeczy gdzieś tam, już nie mówię o wpływ na kwestie, wiesz tam, nie wiem, jelit, czy generalnie na przykład, nie wiem, tego, że jakieś tam nudności mogą wystąpić i tak dalej. Czy ja myślę, że generalnie chyba więcej niż 1000 mg dziennie to raczej nikt nie używa gdzieś tam jakiejś podzielonej dawce i chyba nie ma sensu. Nie ma sensu. Ale... Ostatnio Alex Hickel, nie wiem, że ci przerwę, Alex Hickel ostatnio też niedawno o tym akurat pisał, tam się konsultowałem z nim, to sam mówił, że więcej niż te 600-800 mg o przedłużonym działaniu metforminy, to jest maksymalnie, co używa niezależnie od zawodnika, niezależnie od dawek, kurwa, bo niestety tą supresję z racji ograniczonego wydzielania insuliny odbije się na IGF-ie w chuj. No właśnie. Więc jeśli off-season, ok, to jakieś tam, nie wiem, dwie tabletki po 250, ok, ewentualnie tam 500-600 długiej, tak żeby sobie leciała w tle, lecz chcę sobie zrobić hormonem, czy tam hormonem, mówię kurwa, chromem, morwą białą, czy tam berberyną i tak dalej, ale żeby z tą berberyną, z metforminą nie przesadzać, nie? Właśnie miałem się pytać, jak to wygląda u ciebie, czy na przykład utylizacja na takiej zasadzie, że na przykład metformina leci w dni treningowe, a berberyna na przykład w dni treningowe, czy ma to sens, czy nie ma? Jeśli chodzi o metforminę, krótka metformina zadziała od razu, można ją brać doraźnie, ale jest ten problem, że metformina bardzo lubi zrobić sobie ewolucje jelitowe. Nie u każdego, ale kto nie miał sraki po berberynie, kto nie miał sraki po metforminie, niech pierwszy rzuci papierem toaletowym i da znać, nie, no bo lubi to nie zawsze, może się nawet przyzwyczaić po paru dniach i znowu mieć, wiesz, kocioł w jelitach, to też jest dość niebezpieczne, bo ma ci pomóc z glikemią, dostanie sraki, to i tak się odwodnisz, kurwa, elektrolity lecą, prawda? Więc warto jednak tą metforminę brać regularnie, żeby te jelita przyzwyczaić do tego, żeby ta flora, ten mikrobiom jelitowy się, wiesz, dostosował i nie było takich przebojów. No nie pójdziesz na trening i nie będziesz walił kloca dwa razy na treningu. Wiesz, możemy się śmiać, nazwajmy rzeczy po imieniu, nie? Nie, no jasne, jak najbardziej, wiesz, to też chodzi o to, żeby nie bawić się tutaj w używanie pięknych słów, tylko wytłumaczyć ludziom to, jak jest to, do Z. Wiesz co? Znowu będą ludzie mówić, że reżerem byś kurwi w komentarzach. Niech mówią. Słuchaj, jak się zapatrujesz na ten temat, który jest ostatnio popularny, czyli temat utrzymania wagi po okresie off-seasonu, czyli powiedzmy robisz wagę X, przytrzymujesz ją X tygodni po to, żeby usezonować, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, tą wagę, którą zbudowałeś. Tak. Utwardzić, o. Utwardzić się mówiło. Wiesz, waga to jest akurat kwestia dość mocno wymierna, no bo wiesz, możesz dość dobre odbicie zrobić, retencyjnie się napierdolisz wodą, aczkolwiek, kurde, trzeba by, tak jak gadaliśmy wcześniej, zaplanować dobry ten mikro i makrocykl do samego startu, wiesz, robimy pół roku w sezonie start, więc dobrze by było to ustosunkować w ten sposób, żeby z wysokiego szczytu wagi zacząć redukcję, a nie sobie zrobisz 8 tygodni, tam powiedzmy, kurwa, blasta, 2-3 tygodnie deload, znowu 8 tygodni deload i akurat wyjdzie ci i zaczniesz prepa do startu, no to trochę tak, wiesz, zaczynasz, kurwa, wyścig cofając się kilka roków do tyłu, nie? Więc dobrze było rozplanować to właśnie w ten sposób, że robisz masę i kończysz w najwyższym punkcie i sobie, wiesz, przechodzisz z najwyższej wagi, przynajmniej ja to tak sobie zawsze rozumuję, żeby zaczynać już z dobrego sezonu, z wysokim poziomem syntezy białek mięśniowych, dobrze rozkręcony na tej zasadzie, wiesz chyba o co mi chodzi tutaj. Czyli kończąc okres masowy, wchodziłbyś na jakieś utrzymanie kaloryczne i jakiś czas byś to przetrzymywał? Czy po prostu wywindował tą kaloryczność na jak najwyższy możliwy pułap do utrzymania i z tego momentu schodził na prep? I z tego momentu schodzi do prepa. Okay. Zmienić środki, pociąć raz kalorie i dopiero. Okej.
Powiedz mi w takim razie, czy twoim zdaniem w ogóle to coś takiego jak offy u zawodników mają miejsce? Możesz powiedzieć tak lub nie. Nie. No, kropka. Znaczy, czy mają miejsce, znaczy u moich zawodników, czy w ogóle? No w ogóle, no, tak naprawdę jak ktoś jest zawodnikiem, znaczy, wiesz, rasowym, startuje cały czas. Nie, to mają miejsce, czasami mają, kurwa, znaczenie zdrowotne, ja tam tego nie preferuję i nie mówię, że ma schodzić do zera, jeśli ktoś chce odpocząć. Ja nie mówię o mostkach, ja mówię o offach, wiesz, bo jak ktoś schodzi, wiesz, powiedzmy, nie wiem, przygotowywał się rok do zawodów, to wypadałoby pewnie przynajmniej na ten rok zejść, żeby gdzieś tam mamy tej taki, homeostazy hormonalnej próbować. No ale to też nie ma za bardzo sensu, bo tobie test nie wróci, kurwa, do zera, jeśli byłeś taki. Dlatego się zawodnikiem. Pytam, nie? Czy to w ogóle ma jakiekolwiek zastosowanie u zawodnika, nie? To już lepiej taki, wiesz, zdrowy mostek i poprawić resztę, czy to neuroprzekaźników, stany zapalne, to co, o czym gadaliśmy. I dopiero zacząłem, wiesz, znowu bombę. A schodzenie na off z tego poziomu, Patrick tu, kurwa, nadal ma... Mimo że jest świetnym trenerem, no oczywiście widać po zawodnikach, bo zajebistych ma zawodników, progres, każdy wychodzi na pruty trójwymiarowy, to Patrick Kluwer, kurwa, regularnie ma nadal PCT, kurwa, w planach. James Hollingshead poszedł u niego 4 miesiące PCT, czyli 3 miesiące, bo z Jamesem ja już myślę, że to na jest bardziej marketingowy zabieg, nie? Że ktoś się nie, okurcza, a ściąga, później nagle puchnie i jest, wiesz, ogień, że przemiana zawodnika. Ściąga ściągi. I Ian Valier przecież tak samo rzucał do siebie, że total off, no ty, jak to pisał, no gear, just klomifem, kurwa, nie? No może jak przejdziesz posty ze 2 lata wstecz u Iana, czy tam z półtora, to nawet post się na Instagram tak samo rzucał, ale to wiesz, mój znajomy, jeden, drugi z Tuorem współpracował, u niego był pierwsza opcja od razu, dobra, chcesz przejść, to schodzi z towaru. Znaczy ja mówię, Dennis Wolf, ja w to absolutnie Dennis, nie wątpię. Dennis Wolf w 16 roku podpisał kontrakt, bo u Patryka się akurat takie kontrakty podpisuje. Z Patrykiem podpisał kontrakt na współpracę w 2016 roku bodajże to było, czy 15, 16 chyba. No i Patryk Tuor kazał Denisowi Wolfowi, bo później na podcaście sam Dennis Wolf o tym mówił, że kazał mu zejść i Denis zrobił największą głupotę swojego życia i zerwał kontrakt, nie? I zaraz się po tym rozjeba na kawałki. Ja absolutnie nie neguję tego, że oni faktycznie schodzą, bo ja myślę, że tak jest. Tylko ja myślę, że to jest pod tym względem zabieg marketingowy. Nie ma sensu też, nie? No, najlepiej jest właśnie, wiesz, zrobić przemianę z kogoś, kto mocno wiesz, się obkurczył i nagle wchodzisz na bombę. Bierz pod uwagę, że to są też pierdolni genetycy. No, Sean Roden, widziałeś, jak wyszedł na Pittsburghu na post-gasposing? No, czy wiesz, to jest w ogóle nie wiem, czy ma zastosowanie gadanie o zawodnikach rzeczywiście w takiej najwyższej rangi, nie? Bo to jest, no to jest nie do przeskoczenia, no, jest, nie? Wiesz, Dla większości osób. Mamy przykład tego mojego małego Norwega. Przecież on był teraz 6 miesięcy off. Operację barku miał, odpoczywał w ogóle. Nie robił żadnego bloku, tylko zszedł ze wszystkiego i sobie leciał przez chyba 4,5 miesiąca chyba HCG. Bardzo lubię takie określenia na zawodników. Nie, no to tam... Mały murzynek, mały takie... Norbek. No ale nie, ten jest mamy 60, to jest mały, nie? Był ostatnio na zawodach ze mną w Polsce, przyleciał akurat na NPC, nie wiem, czy tam widziałeś małego Karekana. Ale to wiesz, chodzi mi o abstrakcję, to jest dla mnie abstrakcja genetyczna, że wiesz, człowiek nie robi nic, nie używa nic, wchodzi na 3 środki i on jest, kurwa, trójwymiarowy. No to jest taka genetyka, że nie jesteśmy w stanie tego minąć inaczej. Są tacy genetycy ciężko pracujący, jak się tam w świetnej pamięci Nasser czy Dallas. Nie wiadomo, nadrabiał etyką pracy, ilością towaru, a są tacy, kurwa, jak Dexter. No, już to jest 30 lat na takim sztosie, że ja pierdolę, nie? Mówię, i tego nie ominiemy niczym. Tak, tak, to jest właśnie chyba rzecz, którą najfajniej by było wyciągnąć z tego podcastu, że jakby trzeba operować w granicach własnych możliwości, a nie rozglądać się na boki, bo pewne rzeczy są po prostu Kevin. Nie do nadrobienia. Masz Kevina Lebrona. Przecież te historie, że on tam 3-4 miesiące po zawodach schodził totalnie na off, To jest prawda, no, kurwa, zawsze tak robił. Stary, to jest taki popierdolony genetyk. I wiesz, Kevin sam opowiadał mi wielokrotnie, jak tam brał, no to są dawki na poziomie chyba klasyka w Polsce, nie? No i to akurat jestem w stanie to uwierzyć, nie? Tak samo jak gdzieś tam w zdobywanie pro naturalnie przez niektórych zawodników, bo... Kai Green zdobył naturalnie w wieku 20 lat kartę. Ronnie Coleman widziałeś, taki podlany wyszedł, ale co on ważył? 94 kilo. 94 kilo wygrywając kartę pro, przez Katowice Chronikowa wygrał kartę na Mistrzostwa Świata w 91.
Teraz masz, prowadzi go, kojarzysz Promodis, taki masz na Instagramie, zobacz sobie konto, to jest taki trener z Anglii, bardzo fajny chłop. Kojarzysz tego Abu Konat, takiego murzynka? Oj, nie, dokładnie. Wyślę ci po tym wszystkim, zobaczysz sobie, chłopak ma teraz 25 lat, kiedyś Marcina Pulika na PCA ograł, mając 27 lat, to kartę pro zdobył teraz na wiosnę, bo rok temu. Dorżnięty był chłopie tak, że cię w pale nie mieści, zobaczysz typa, to po prostu genetycznie kurwa Kai Green, a full biorą go na badania, jest cały czas centralem. Używa sobie jofimbiny, spalaczy, kreatyny, no jest po prostu, kurwa Boże, jedyny, co za genetyk. Jest nadal, i teraz będzie się przygotowywać do klasy fizik w pro, nie? A jest nadal natural. Keon Prodigy, jak go ma? Keon Pearson. Na dwie olimpiady powiedział, że zakwalifikował się naturalnie. Dopiero zaczął używać towaru w 2019 i teraz jak przechodził do 212. On ważył po 83 kg na scenie. No wiesz, ja mówię, no czasem są tacy ludzie, którzy naprawdę... Ciężko jest uwierzyć nam, osobom, które po prostu mają genetykę bardzo przeciętną i jakby wiedzą, wiemy, ile nas kosztuje zrobienie czegoś, że takie rzeczy są możliwe, wiesz, w sposób zupełnie naturalny, nie? Ale jakby, no, ja myślę, że dużo osób po prostu nie widziało pewnych rzeczy na żywo, bo kwestia nawet zobaczenia zawodnika pro i jakości, wiesz, tej mięśniowej i tak dalej, wiesz, nawet Olek Rywik ostatnio był na NPC i wiesz, kwestia, jak on wygląda nawet w okresie off-seasonu, nie? Gdzie ta skóra jest po prostu jak nie z człowieka, to jest po prostu... Jakość. To jest chore, co? No to jest nie do pisania, nie? W sensie jakby. Ogólnie dla mnie ostatnio powinien wygrać, kurwa, w Pradze. No, znaczy to jest jeden z moich ulubionych ogólnie kulturystów. Ja lubię małych i dogrzanych, więc jakby tutaj ja się bardzo z nim gdzieś tam utożsamiam. Ale no, kiedyś, jak go zobaczyłem na żywo, to ja nie mogę w to uwierzyć, nie? Kiedyś Krzysiu skryplonego opierdolił. Zanim kartę zrobił. Kto wie, co czas pokaże, więc może jeszcze kiedyś się spotkamy i będzie przygadał komuś, że ja go opierdoliłem. Waga nie ta. Kończymy marzyć, bo już jest późno, a ja mam do ciebie jeszcze trzy bardzo, myślę, istotne pytania i są pytania, które myślę, że trochę otworzą ludziom oczy, czyli kwestie: jak często twoim zdaniem warto jest wykonywać badania w trakcie off-seasonu? W przypadku off-seasonu pierwsza rzecz, to robimy i tak na czuja. No to wiadomo, że badania też są drogie, ale skoro wydajemy na towar XYZ pieniędzy, no to nawet tak profilaktycznie, typowo profil renalny, lipidy, wątroba, morfologia, takie wiesz, podstawy. Nawet te 3 miesiące, no co wydasz na takie podstawy 300 zł, 350? Pizgasz towaru, kurwa, piątkę miesięcznie, no to 350 zł większej różnicy nie zrobi. Ewentualnie co jakiś czas, co pół roku, czy tam co parę miesięcy, tam raz w roku chociaż. Markery nowotworowe, takie podstawowe, co tam było z pamięci CEA, to był marker nowotworowy układu batrawiennego, CA19-9, to był marker trzustka, chyba wątroba, PSA i PSA całkowity, to była prostata. Ja jestem go trochę tam chyba rozróżniam, 60 parę, wiesz, nowotworów, markerów nowotworowych w tym przypadku. I warto sobie zrobić takie typowo chorób cywilizacyjnych, ale dla kulturystów, gdzie rzeczy, które najczęściej trafiają kulturystów, nawet przy większym poziomie IGF-a, czyli właśnie układ trawienny, przeważnie wątroba, prostata, czekaj, CPSA, nie, ten CA19-9 chyba też odbyt zahacza, ale o ile to warto sobie też, wiesz, dodatkowe markery zrobić. Więc to są takie cztery główne, na których można się skupić, bo większość kulturystów, nawet chorujących na nowotwór, to są główne nowotwory tych narządów. W dworczwarach odbyt 2 razy, kurwa. Który miał nowotwór? Teraz nowotwór na trzustce miał, świętej pamięci, Dallas, jak już tam po sekcji, nie? Więc warto bardzo o to, wiesz, narządy wewnętrzne zrobić, aniżeli jakieś, wiesz, nowotwór kości i tak dalej. Więc to też nie jest duży wydatek raz na rok. I co tam jeszcze? USG brzuszne na pewno warto byłoby zrobić. Tak, USG bardziej też po prepie, bo często wątroba lubi dostać w dupę przy dużych ilościach stosowania środków, kurwa, toksycznych. Jednak ten woreczek żółciowy warto zobaczyć. Po sezonie w sumie też, czy tam złogów nie mam, bo jednak tej ilości kalorii
jak trzustka nie wymaga, to te złogi lubią powstać. Wiesz, to nie są nie wiadomo jakie kwoty. Zrobisz USG jamy brzusznej raz w roku i wydasz chyba 140 zł. Ja mieszkam kurwa pod Warszawą i wiadomo, to są większe stawki, to chyba płaciłem ja 160. Mhm. Wydajesz na hormon chyba 2 kafle miesięcznie, no to badania to jest nic. Nie, no jasne, jak najbardziej. Ja mówię, że raz do roku takie duże rzeczy typu właśnie USG, typu jakieś tam echo serca, typu wiesz, jakieś tam ten kalcium skorwar, to by było może sobie zrobić, zainwestować może nie co roku, bo to też jest badanie, które gdzieś tam kosztuje troszkę więcej, może kogoś nie być, nie stać i tak dalej, ale raz na czas warto byłoby pewnie zrobić, bo to też jest taka rzecz. Wiesz, ewentualnie pakiety medyczne bez reklamy, bo nie mam profitu, jakiś lux znajdziesz coś, płacisz tam 5-6 stówek miesięcznie, aczkolwiek z jednej strony to jest dużo, jak ktoś kurwa nie choruje i tak 5-6 stówek miesięcznie, tak z niczego, jakbyś płacił czynsz za mieszkanie. No ale tam wtedy sobie idziesz, kiedy chcesz, robisz nawet 2 razy w miesiącu badanie, za chwilę robisz tylko listę, nie? Mm. I właśnie o to chodzi. To jest taki abonament, gdzie większość ludzi tego nie wykorzystuje, a najgorzej jak taki kulturysta kupi taki abonament, bo sobie kurwa korzysta kiedy chce. A to jest fajne. W LuxMedzie i gdzieś jeszcze by było, nie w CLP. LuxMed jeszcze jakaś firma, Medicover chyba. Medicover też chyba, też około 700 kosztowało miesięcznie. Stary, 2 razy w miesiącu piszgasz, kurwa, ile masz długopisu w liście. Wszystko. Właśnie, masz dupy, więc to też jest dobre, nie? Jak sobie uświadomiłem, że właśnie pozostałe 2 pytania zawarliśmy, czyli na jakie parametry warto zwrócić uwagę i kompletny przegląd typu USG, echo, kalcium, skory i tak dalej, żeby robić. To mamy ponad 2 godziny materiał. Zostało nam dosłownie kilka pytań z Instagrama, więc pokryjemy je i kończymy, co? Może tak być? Dobra. Szymon Seed pyta, czy budowanie basy na BF-ie 15-20% ma sens, czy zbudujemy tylko tłuszcz? No w sumie na to też już odpowiedzieliśmy, nie? Że jest pewien taki, może nie limit, kurwa, jakiś typowo procentowy, ale za niski poziom tkanki tłuszczowej będzie zły, z racji tego, tak jak mówiłem, tkanka tłuszczowa działa endokrynnie, poziom estrogenów idzie w dupę, poziom adiponektyny idzie w dupę. Przy za dużym poziomie tkanki tłuszczowej tak samo będzie się to odbijać bardzo mocno, więc warto sobie to wypośrodkować, ale to warto sobie cofnąć godzinkę, wstecz materiał i tam wytłumaczyłem to raczej idealnie. Czy ja myślę, że takie między 12 a 15 to jest taki maksymalny idealny, no, bo 20% to już jest hardcore dla faceta, nie? Pod względem kulturystycznym, no, mówię, no ja wiesz, ja nie mówię o tam, wiesz, Januszek, ale jednak ja myślę też, że jak ktoś jest kulturystą, to jakiś tam powinien coś sobą reprezentować, wiesz, no też, kurde, takim ulańcem być, to nie wypada. Liczy się, kurwa, efekt na scenie też. Także bierzemy pod uwagę takiego liprista i kurwa, cała teoria idzie się jebać. Ale to jest to, o czym gadaliśmy wcześniej, to są genetycy tacy, że raczej większość osób, jak się zapuści do poziomu liprista, to w 16 tygodni możecie być pewni, że formy optymalnej nie zrobicie. Szymon Ciesielski, 96. O jakiej porze podawać GH na masie? 5 jednostek dziennie. To już mówiłeś, że najlepiej około treningowo, większe dawki, czyli myślę, że 5 jednostek około treningowo na strzał, najlepiej z insuliną. Całą dawkę, godzinkę, półtora przed, bo jednak ten pik hormonowy wyjdzie i tak maksymalnie po między 2,5 a 3,5 godziny, zależnie od miejsca podania, bo to też robi różnicę. Czy podskórnie? No nie zrobi różnicy. No ja tam uważam, że jednak jak bijesz hormon migo w klatę, migo w barki, na chuj to walić brzuch, dłużej się rozkłada. Komórki tłuszczowe jeszcze przejmują część toksyn, aczkolwiek przy hormonie tych stabilizatorów, co tam jest enkrezol, kurwa, glikol, fenyloglikol, to tam to nie są substancje aż tak toksyczne, nie? Ale tkanka tłuszczowa też będzie, tkanka tłuszczowa, komórki tłuszczowe będą kumulować pewne substancje. Więc masz insulinówkę, to jest igiełka, jak widzicie, komara ugryzł w bark, jeden, drugi na zmianę i gotowe. A powiedz mi właśnie, bo to jest taka kwestia, w okresie prepa rozkładałbyś to na większe, na częstsze dawkowanie w kwestii nasilenia tej lipolizy, czym uważasz, że nie ma sensu? Znaczy nie, no hormon i tak, mimo tego, że szczyt jest, panie kolego, po 2,5-3,5 godziny, no to wiesz, zwiększenie, jak ci to powiedzieć, dawkowania hormonów kilka razy dziennie, lipolizy same, jeśli w kwestii pracy tej aminokwasów, tej ostatniej frakcji, jakkolwiek aż tak bardzo nie nasili. Sama kwestia IF-a dopiero, ta hiperplazja ciągnie, kurwa, energię z kwasów tłuszczowych, więc to bardziej się przełoży, więc bardziej bym to się skupił
na higienie życia, żeby IGF skoczył, aniżeli nadawkowanie kilka razy dziennie hormonu. Okej, okay, zamknięte. Więc dałbym rano z półtorej godzinki pre-workout, idealnie. Ewentualnie rano pre-workout, post-workout jakąś insulinę i wieczorkiem znowu hormonik na spanie. Zależy kto ile ma pieniędzy. Dąbrowski Krzysztof pyta, minikaty czy 4-tygodniowe podczas długiej masy, czy krótkie 10-dniowe ścinki kalorii? To już omówiliśmy, ale omówiliśmy to w kwestii bardziej takiej jakby zawodniczej, a w przypadku osób, które jakby, albo inaczej, bo czy uważasz, że w ogóle takie minikaty 10-dniowe, to jest coś, co chciałem się wcześniej ciebie zapytać, mają w ogóle sens przy zastosowaniu same ścinki kalorii, czy jednak użyłbyś na przykład, nie wiem, niskiej dawki DMP, jakichś tam kwestii związanych z fragmentem, jochy, tlenu? DMP jest na tyle agresywne, że nie widzę w ogóle sensu. Znaczy, ja wiem, że używałem tego kulturyści w małych dawkach i to z powodzeniem też stosowałem u swoich i czasami stosuję. Tylko, że dawki DMP naprawdę, jeśli mówimy o dobrym, to jest 200 mg dziennie, robi zajebistą robotę. Cała, wszystko powyżej jebie cały kardiowaskular system, to jest raz. Jebie po elektrolitach okropnie, no musiałbyś naprawdę napierdalać tych elektrolitów codziennie dużej ilości, więc znowu dostanie serducho, znowu dostanie anabolizm. Trzecia sprawa, po kurwa 10-15 dniach na DNP, to ty jelita zbierasz kolejne pół roku. Wiesz, ile trwa odbudowa do stanu faktycznego mikrobiomu? 7 miesięcy. Zawsze sądziłem, że nigdy to jest niemożliwe, bo kiedyś były takie przesłanki. Ale dlatego to jest, nigdy to jest niemożliwe w tym przypadku, gdzie to robisz 3, 4, 5 miesięcy, powiedzmy, off sezonu, ale w międzyczasie używasz środków, które nadal są wobec tego mikrobiomu agresywne i twoje jedzenie też jest dość mocno jałowe i tam sobie po drodze podgryziesz coś jeszcze. Więc ten mikrobiom jest cały czas, wiesz, naruszony. Ale tak jak u dziecka kształtuje się do poziomu optymalnego, to jest pierwsze 7 miesięcy życia. Dopiero później dodając kolejne, wiesz, tak jak mam 7-miesięcznego synka, dopiero teraz wprowadzając jakieś kurwa słoiczki czy jakieś kurwa mięsko, wiesz, zmielone inne gówna, dopiero mikrobiom będzie się kształtował, ale do dorosłego człowieka po jednej antybiotykoterapii potrzeba ponad pół roku. Więc takie DNP, które ci wyczyści całe bebechy, wyjebie cię z elektrolitów, układ nerwowy wyjebie, ja uważam to totalnie używanie bez sensu. Tym bardziej, że połowa tego gówna na rynku, co jest, to kurwa nie jest DNP, to jest pozaniżane gówno. Nie mówię, jak ja kiedyś, wiesz, ja też zapierdalałem, też używałem środków, też używałem DNP. Wiem, jak powinno dobre DNP kurwa działać. Przy 200-250 mg dziennie takiego dobrego, uwierz na słowo, że dobry trening, po kilku dniach, bo to wiadomo się kumuluje jeszcze w XFI, prawda? Każda dawka następna, wiesz, jeszcze nakrywa następną. I po kilku dniach optymalny trening nie jest w stanie do zrobienia. Kurwa, no nie ma takiej możliwości. I nawet na naszych polskich stronach, bo ja nie śledzę w Polsce żadnych forów, żadnych SFD i tak dalej, nie ma mnie kurwa nigdzie, ale wielokrotnie się trafia na jakichś kurwa w facebookowych gównach, że ktoś je po 800-1000 mg kurwa DMP, chyba kurkuminy kurwa. Nie wiem gdzie, przecież to jest po takiej dawce optymalny. Trening jest ledwo do zrobienia, chodzenie na co dzień z funkcjonowaniem, mgła mózgowa, jesteś blady, wyjebany z biegunką, a to dopiero normalne funkcjonowanie. Także DMP na takich minikatach ni chuj. GH fragment super. GH fragment jest super, kurwa. Kto ze mną pracował ze starych zawodników, to w 2014 chłopakom przypisywałem, w 15. I byłem za to rugany, kurwa, na forach. Dlaczego RMB znowu daje peptydy? GHRP. GH fragment jest zajebistym środkiem z racji tego, że jej ciśnienie podniesie, serducha nie obciąży, fajnie rozbija kwasy tłuszczowe. I dawki naprawdę solidnie, można i 2 razy pół miligrama dziennie pierdolnąć. Pre-workout, paspanie. Joszka też super. Libido skoczy. Okej. Jak długo, 23 Adir pyta, jak długo powinien trwać okres masowy, aby realnie dorzucić mięśnia? Dobre pytanie, nie? Kurwa, jak najdłużej. No właśnie, bo na pewno chodzi o to tutaj o uściślenie pytania, że niektórym się wydaje, że na przykład okres 4-6-tygodniowego gdzieś tam masowania to jest rzecz optymalna do tego, żeby gdzieś tam realnie mięso budować, nie? Więc jakby... 100 gram. No, dlatego ja... Też, ludzie też to źle rozpatrują, że nie wiem, z poprzednim trenerem się przygotowywał, na koniec redukcji na scenie ważył 80 kilo, poszedł do nowego, nowy go nie zajechał, zajebał mu 3 godziny kardio, nie zagłodził, a minęło tylko od tego okresu, nie wiem, 5 miesięcy i chłop wyszedł z wagą
kumpel się z wagą, nie wiem, 85 na scenę. Ja robiłem kilo mięśnia miesięcznie, kurwa, czystego mięśnia. No taki chuj, po prostu, wiesz, nie byłeś zajechany, weszło troszeczkę glikogenu, może dobudowałeś z 2 kilo, bo taki realny mięsień. No ciężko zrobić chyba 15 rocznie, no o czym my gadamy, wiesz, tak realnie 3, 4, 5 kilo czyściutkiego mięśnia rocznie przy ciężkiej pracy to jest bardzo dobry wynik. I wiadomo, ten mięsień, przepraszam, dobrze jeszcze, wiesz, wypełnić glikogenem i wodą, prawda, więc to też robi dużą, dużą złudną liczbę, ale no jest zero-jedynkowo cyferkami i dni, i kilogramów nie jesteśmy w stanie określić. Zapierdala jeden z drugim. No, czy na pewno ten okres powinien być dłuższy niż krótszy i powinniśmy tak zoptymalizować ten okres, żeby po prostu przez cały ten okres rzeczywiście wykorzystywać, nie na zasadzie takiej, że ktoś się napisał kaloriami pierwsze 4 tygodnie. Na 6 tygodni między zawodami to sobie można odbicie zrobić, kurwa, a nie masę między zawodami, jak masz 6 tygodni. Dawid Planeta pyta, SAA staranie się o dziecko. Jak podnieść płodność na bombie? Ja mam dwójkę. Czy to właściwie często się śmieszy, bo ja miałem taki przypadek, że mi klient napisał, że jak to się stało, że on jest na towarze i strzelił dzieciaka, nie? Znaczy wiadomo, im agresywniejsze środki i tak dalej, tym gorzej jest to zrobić, bo jednak ta kurwa tam jest pustynia czasami. Ale nie oszukujmy się, to nie jest to tapsy antykoncepcyjne, także jeżeli ktoś uważa, że jest bezpłodny... Ronnie Coleman ma 8 dzieci, 8 z 3 żonami. Ja myślę, że każdy polski kulturysta, który ma potomstwo, raczej nie robił dwuletniego. Znaczy, wiesz co, ja teraz troszeczkę zapierdolę prywaty. Aktualne drugie dziecko jest zrobione na samym testosteronie, wyłącznie, na terapii zastępczej. Ale pierwszy mój syn, ja byłem w sztosie, w chuj. Także no, kilka środków leciało, no i syna mam giganta, nie? Zdrowy jak ryba, bo oczywiście 99% środków steroidowych nie działa teratogennie, czyli nie ma realnie wpływu na, powiedzmy, DNA, które przekazujesz dalej. Nie? Były tam wzmianki o Boldenonie, że może działa teratogennie, ale to też jest bzdura. Także dopóki sam się dobrze prowadzisz, już nie chodzi o środki, to raczej nawet o środkach, wiadomo, tych pewników będzie mniej albo będzie dużo, dużo mniej, ale jest możliwe zrobienie dziecka. Dlatego bombowcy, strzeżcie się. No i ruchajcie. Mocny 938. Ja specjalnie pytam Niki, bo ostatnio mi ktoś zarzucił, jak robiłem Q&A, że ja sobie wymyślam te pytania, więc specjalnie czytam, żeby nie było. Jak radzić sobie z wysokim hematokrytem na masie? O Jezu, pierwsza rzecz, jeśli mam być cztery, pić wodę. Bo to jest, wiesz, to jest tak bardzo ważne, a kurwa ludzie sobie nie zdają sprawy. No, ja zawsze sobie przeliczam chłopaków, jesz 3000 kalorii, to na każdy 1000 kalorii, to jest bardzo prosta kalkulacja, na każdy 1000 kalorii daj sobie chociaż litra wody, chociaż, bo to jest kurwa totalny minimum, ale na chłopa ćwiczącego 100 kilo, gdzie to je 5000 kalorii, to piątka to jest dla mnie, uważam, że za mało. No moi chłopcy i dziewczyny wiedzą, jak i ja napierdalam o tą wodę. O wodę i lekkie substancje diuretyczne, byle było mijać wszystko, co może zaburzać układ RA z substancji takich typowo chemicznych, czyli forskolina, witamina C kilka razy dziennie, szparagi, ekstrakt z żurawiny, małe dawki zielonej herbaty, astragalus, czekaj, cystonę, ten zapteczny, kurwa, zapomniałem nazwy. Urosept, no też urosept, furagina, tak samo urofuraginum, też jest dość tani i dobry. Także nawet naprawdę malutkie dawki, szczególnie, wiesz, szczególnie w off-sezonie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wiadomo, skoro hematokryt ci wyjebało, więc używasz jakichś środków, które go podnoszą, znaczy hematokryt. Używasz środków, które w sumie wszystkie środki anaboliczne androgenne mniej lub więcej będą zwiększać sekrecję EPO, czyli erytropoietyny, która będzie napierdalać w szpiku kostnym produkcję krwinek. Tak, tak. Czyli to jest taki najprostszy, najszybszy schemat. Więc póki nie zejdziesz z tych środków albo jakoś ich nie ograniczysz, no to ciężko będzie zbijać różnymi czynnikami, które powodują, wiesz, zbijanie, już abstrahując od nazwy leków, bo jest tych leków kurwa ogrom, a do zbijania hematokrytu, krwinek i tak dalej, to ogranicz, panie kolego, kochane źródło. Czyli wypierdol multiwitaminę, w której może być żelazo, kwas foliowy, który organizm może wykorzystać do produkcji. Wypierdol B-kompleks, wypierdol ogólnie czerwone mięso z diety na jakiś czas przynajmniej. Wywal cytrusy chociażby, albo witaminę C,
tak jak mówię wcześniej, do odwadniania jest ok, ale w tym przypadku, w przypadku wysokiego hematokrytu, cytrusy albo witamina C będą nasilać dosłownie się wchłanianie żelaza niechemowego. Bo powiedzmy mamy dwa rodzaje, a niechemowe to jest to zawarte w roślinach, typu jakieś tam, wiesz, soja, inne kurwa, gówna, wiesz, tofu czy i tak dalej. I witamina C będzie zwiększa się wchłanianie tego żelaza, tam niechemowe jest wchłaniane bardzo nisko, tam 80%, kilkukrotnie w ogóle będzie do 80 czy 90% nawet, nie? Więc warto je wykluczyć to. I dopiero jak przyhamujesz zapasy żelaza wchłanialnego, zwiększy spożycie wody, dopiero można, wiesz, szukać jakichś substancji, które realnie pomogą ci hematokryt upierdolić. Bo na przykład same upusty krwi są troszeczkę, raz, że niebezpieczne, a dwa, że głupie, bo upuścisz krew, organizm z racji... Będę koło, będzie, wiesz, starał się odbijać to wyżej, nie? Też trzeba zwrócić uwagę na żywotność czerwonych krwinek, bo też ludzie, wiesz, po tydzień, po tygodniu badają i patrzy chłop, że nie ma poprawy, nie? A jakby, no, to też jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. A tam jeszcze parametry krwinkowe, czyli rozmiarowość, też tam jest dość mocno ważna, wiesz, to zróżnicowanie krwinek w morfologii, jedne są mniejsze, drugie większe i kształt różnorodny, też daje nam dobry wypad, wiesz, na, jak to powiedzieć, na wiedzę. Na nowotworzenie krwinek. A to swoją drogą. Znaczy, no, chodziło mi o nowotworzenie krwinek, nie o nowotworzenie nowotworów, jakby pod tym względem, ale no zaraz, to też zaraz mi słuchawki chyba padną. Dwa pytania. Fitness Body Creator, jak powinien wyglądać prawidłowy mostek? Prawidłowy mostek, kurwa, najlepiej. Dawka, która ci da optymalnie górny wynik laboratoryjny, koniec, kropka. 900, 1000 we krwi i to jest mostek, nie, bo już widzę, że porobiły się grupy na Facebookach od TRT, którzy mówią o 400 mg tygodniowo, to nie jest kurwa mostek, to jest 5 razy norma kurwa w badaniu, jak się dobrze skumuluje, bo wiadomo, że długie estry jeszcze lubią się skumulować. I jeszcze dodajemy małą dawkę mastera kurwa do mostku. Mówimy, wiesz, albo o typowej terapii zastępczej, gdzie sobie zrobimy górną normę, albo schodzimy z 10 środków, zostajemy sobie na dwa razy normie testa i hormonie, nic więcej, wiesz. Ja rozumiem, że niektórzy za granicą, jak czasami czytam, no taki zwariowany zawodników, czy zwariowane fora, gdzie to jest kurwa, jak jest blas, to jest 3G cypio, jak jest kurwa krus, nie, to jest kurwa gram 500 cypio, ja pierdolę, nie, czytasz to. 50% ściągnął. No, ale nie, czasami, wiesz, ręce opadają, z czegoś takiego nie ogarniam totalnie, ale jeśli chodzi tak typowo o mostek, albo robimy to prozdrowotnie, czyli schodzimy prawie ze wszystkiego, byleby utrzymać minimalnie tą syntezę białek mięśniowych, czyli nawet sobie zostawić małą dawkę hormonu 300-400 testa i reszta out, totalnie out, nie sobie lipidy odpoczną, wątroba, kardiowaskular system, ok. No, bo robimy to po amerykańsku, lecimy 15 środków i schodzimy kurwa na 500 testa, 300 mastera, z 15 hormonów schodzimy na 5, więc po prostu schodzimy na mniejszą bombę, no ale ja tego za bardzo nie uskuteczniam. Nie? Natalika FBB pyta, peptyd oksytocyna, jakieś realne zastosowanie w poprawie sylwetki? Do poronienia ciąży chyba, albo do ruchania, co najwyżej. Znaczy ma to wpływ generalnie pozytywny, jeżeli chodzi o gdzieś tam funkcje chyba kognitywne mózgu, nie? I kwestie wpływu na znaczy nie, jako sam neuroprzekaźnik, ale jeśli mam być szczery, to są rzeczy niepotrzebne w kulturystyce. Znaczy to są też rzeczy, które się zabierają ludzie często, którzy nie mają pojęcia na ten temat, więc to są też rzeczy takie trochę niebezpieczne. Nie? To są rzeczy w kulturystyce niepotrzebne, albo jeśli mają wpływ na realny rozwój sylwetki, to bardzo znikomy. Tak jak powiedziałem, można przygotować się na 8 peptydach, tylko kurwa, po chuj. No powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest optymalne działanie względem formy. Można, tylko po co? No, tak w tym przypadku można używać substancji, które są kurwa egzotyczne, jeśli się sprawdzą, ok. Tylko to, nie wiem, używamy tego po to, żeby zrobić sobie reklamę w internecie, że nasze cykle są kurwa inne. Używamy nowoczesnych rzeczy, żeby, wiesz, zachęcić młodzież, jak niektórzy trenerzy tak robili. Albo kurwa robimy coś, żeby, wiesz, sylwetkę wynieść jak najwyżej, więc używamy wszystkiego tak, żeby kurwa sylwetka była optymalnie przygotowana, a nie w ogóle przygotowana. No wiesz, tak jak mam przykład, jakiś tam mój zawodnik współpracuje ze mną 2-3-4 lata i przychodzi do mnie w pewnym momencie, no wiesz co, Adam, potrzebuje czegoś nowego, piona, okej, okay. Czy będzie dla mnie miejsce, jak będę chciał wrócić. No idzie do innego trenera,
robi kurwa formę pół roku i wychodzi 4 kilo lżejszy, bo kurwa, a używał więcej środków, ale dał jakieś chyba peptydy, jakieś chuj wie co jeszcze, wiesz o co mi chodzi, więc to przygotowanie kompletnie nie było optymalne względem tego poprzedniego, nawet używając kurwa nowych środków, nie? Więcej nie znaczy lepiej, to na pewno jest no to swoją drogą, podsumowanie. albo używanie rzeczy, które po prostu nie nasilą ci, nie wiem, użycie GHRP, CJC i kurwa innych peptydów nie nasilą, tak syntezy białek mięśniowej, jak nie wiem, 500 deki. Mówiąc tak kolekcjonalnie, jeden do jednego. No. No i na tam to wydasz więcej niż na to, nie? Czyli optymalizacja kluczem do prawidłowego off-seasonu, podsumowanie no dzisiejszego odcinka. Jak to się mówi, najlepsze słowo zależy. To zależy. Dziękuję ci bardzo, albo, Adam. Albo. Dzisiaj prawie 3 godziny Zeszło. Rozmawiamy, także tutaj myślę, że już czas na to, żebyśmy poszli zjeść i się regenerować. Na siłownię idę. No właśnie, 24 godziny pewnie, nie? Ja mam biedę. Cóż, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to zachęcam oczywiście do zostawienia tutaj komentarzy odnośnie właśnie przede wszystkim tematów contest prepu, bo to jest taka rzecz, którą chciałbym z Adamem porozmawiać udostępnij następnym razem. Jeden z drugim, bo mnie ostatnio mało w internecie było, udostępnij, niech moja morda i kolegi się świeci. Właśnie, dokładnie. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, udostępnienia, nie lajkowania, nie komentujcie za moje kurwy, bo po prostu cham jestem i reszta dziada i dużo bluzgam. I zapraszam oczywiście, poniżej znajdziecie wszelkie kontakty tutaj do Adama, jeżeli ktoś chciałby umówić się na konsultację, tam nie będę tutaj mówił, czy na kwestii prowadzenia, bo to jest pewnie rzecz, która jest ciężka do ogarnięcia, aczkolwiek kto pyta, nie błądzi, więc jak najbardziej zapraszam. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału i do szerowania kanału dalej. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i cześć.